Witam Państwa serdecznie. Dziękuję za liczne przybycie. I następnie, proszę Państwa, jest dużo wolnych miejsc. Zapraszam, może tu bliżej będzie wygodnie. Każdy będzie mógł zabrać głos swobodnie, odważnie. A, boją się. Także zapraszam, jeżeli można. Proszę Państwa, witam Państwa jeszcze raz. Cieszę się, że władze powiatu również nas zaszczyciły. Mamy Pana Przewodniczącego Rady Powiatu, Pana Starostę, także serdecznie witam. Temat ważny. Jeżeli Państwo pozwolicie, w kilku słowach wprowadzenie. Ten materiał, który został przygotowany tutaj przez Wydział Promocji, powstał na bazie lat minionych, czyli głównie roku 2014. Chciałbym, żebyśmy rozmawiali szeroko nad całym strumieniem pieniędzy, który jest kierowany przez Radę Miasta na tak zwaną promocję miasta. Jest to kwota 800 tysięcy złotych. W budżecie na rok 2015 taką kwotą dysponujemy, żeby wykorzystać w celach promocyjnych. Promocja składa się z trzech takich elementów, które my zarysowaliśmy. Czyli pierwszy blok to jest działalność promocyjna polegająca na wypromowaniu samej nazwy, marki, którą jest nasze miasto, Pustka, i będziemy chcieli to postrzeganie naszego miasta wzmocnić, stworzyć przyjemny wizerunek wokół naszego miasta, przyjemne postrzeganie. To jest ten pierwszy nurt kierowania pieniędzy. Drugi nurt chcemy skierować na działalność, która spowoduje wydłużenie sezonu, żeby nasza działalność nie sprowadzała się tylko do 2 miesięcy, lipiec, sierpień, ale żebyśmy się zastanowili, czy można podjąć jakieś działania promocyjne, które zachęcą do odwiedzania naszego miasta przez cały rok, przez 12 miesięcy. I trzeci, ten, który najbardziej chyba nas wszystkich nurtuje, to jest tak zwany nurt polegający na utrakcyjnieniu pobytu osobom, które do naszego miasta przyjadą, czyli to są te imprezy sezonowe, które organizujemy głównie w celach umilenia pobytu osobom, które do naszego miasta trafiły. Dyskusję chciałbym, żebyśmy przeprowadzili jak najbardziej otwartą. Ten materiał pokazuje również środki, które są planowane do zaangażowania w poszczególnych kierunkach, poszczególne imprezy. Ja chcę zaproponować Państwu taki styl pracy ciągły, czyli w tej chwili omawiamy plan, następnie w miesiącu wrześniu, najpóźniej w październiku zrobilibyśmy podsumowanie pod kątem, czy te imprezy, które zrealizowaliśmy, każda z tych imprez jest zaznaczony cel, który chcemy osiągnąć, organizując tą imprezę. Żebyśmy się zastanowili po zrealizowaniu, czy te cele, które były założone, osiągnęliśmy, czy nie. Które imprezy w związku z tym kontynuować, które wycofać z kalendarza imprez, a które może zmodyfikować. Chciałbym, żeby praca nad projektem na rok 2016 rozpoczynała się już właśnie w październiku, wtedy jak będziemy podsumowywali rok 2015, żeby od razu przygotować propozycję do roku 2016. I ta praca by była ciągła, prawda? Konsultacja, organizacja, podsumowanie, znów plan i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli Państwo to zaakceptujecie, to będę Państwa prosił o konsultowanie tych materiałów, a w tej chwili poproszę Naczelnika Wydziału Promocji o przedstawienie tej propozycji, którą umieściliśmy na stronie internetowej. Dziękuję bardzo. Dobry wieczór. Tak, jak Pan Burmistrz powiedział, mniej więcej od 2 tygodni na stronie internetowej miasta znajduje się propozycja planu pracy Wydziału Promocji na 2015 rok. Celowo używam określenia propozycja. To nie jest, Szanowni Państwo, żeby była jasność, sztywny plan, który będziemy realizować. To jest baza do dyskusji. Po to są konsultacje z Państwem, po to jest to dzisiejsze spotkanie, abyśmy wspólnie się zastanowili, jakie skuteczne działania podjąć, żeby jak najlepiej wypromować nasze miasto. On jest, Szanowni Państwo, od razu uprzedzam, ogólny, ale on musi być ogólny. Bo gdybym Pan Państwu podał sztywne terminy, kwoty, konkretne zespoły wykonawców i tak dalej, to żeby nie były konsultacje. Poinformowałem Państwa po prostu, co zamierzamy robić. Po to taki stopień ogólności, żebyśmy jeszcze mogli pod wpływem Państwa opinii, wniosku zmienić tenże plan. Powiem Państwu jeszcze, że w ubiegłym tygodniu spotkałem się z przedstawicielami branży turystycznej w Centrum Informacji Turystycznej, gdzie omawialiśmy ten projekt i on już został mocno zmodyfikowany. On już się różni, już wprowadziłem pewne zmiany po konsultacji z branżą, no bo kto lepiej ma się znać na organizacji sezonu, jak nie państwo, jak nie ludzie, którzy żyją z tego sezonu, czyli przedstawiciele branży turystycznej.
Główne cele i zadania, które stawiamy sobie, Szanowni Państwo, na ten rok. Przede wszystkim zwiększenie liczby turystów. No, jest to oczywiste. Po drugie, wzmocnienie wizerunku Ustki jako destynacji całorocznej, czyli miejscowości atrakcyjnej dla gości, dla turystów, nie tylko w trakcie sezonu letniego, ale przez cały rok i na tym nam bardzo mocno zależy. To, o czym mówi Pan Burmistrz, budowa marki i rozpoznawalności miasta Ustka. I czwarta rzecz, uatrakcyjnienie pobytu turystów. Ta kolejność, Szanowni Państwo, ona nie jest przypadkowa. Ona też określa pewne priorytety. W tym roku, o czym będę już mówił wielokrotnie podczas dzisiejszej prezentacji, stawiamy przede wszystkim na promocję i marketing, nawet kosztem imprez i kosztem atrakcji. To jest nasz główny cel. Imprezy, czyli uatrakcyjnienie czasu dla turystów, są ważne, ale nie są według nas tak ważne jak marka miasta i działania marketingowe. Strategia działania, tak pokrótce, czyli zintegrowany, kompleksowy i spójny plan działań. Po drugie, wybór optymalnych i efektywnych narzędzi. Ja te wszystkie punkty później będę po kolei omawiał. Promocja wizerunkowa skierowana do określonej grupy celowej, czy tak zwanego targetu, który musimy wybrać i naświetlić. Tak, kto przyjeżdża do naszej Ustki, czy to są rodziny z dziećmi, czy może młodzież, wiek, płeć, wykształcenie, a także miejsce zamieszkania. Konsekwentne prowadzenie działań komunikacyjnych, a także zmiana formuły imprez, odejście od sztampy, od kalki. To też Państwo zauważycie, że większość imprez to są imprezy albo nowe, albo totalnie w nowej odsłonie. Zmienione, zmodyfikowane, zupełnie inna formuła tych imprez. Działania marketingowe, może od nich, Szanowni Państwo, zacznę. Kampania reklamowa w ogólnopolskich mediach, telewizja, internet, opiniotwórcze, gazety, termin realizacji. Zwróćcie Państwo uwagę, że ta kampania będzie się składać z dwóch części. Pierwsza to będzie kampania, która ma zachęcić gości do przyjazdu do Ustki latem, którą chcemy przeprowadzić na przełomie kwietnia i maja. Druga kampania, druga część tej kampanii, to jest nowość, chcemy przeprowadzić takie działania w październiku, w listopadzie. Właśnie po to, żeby wydłużyć ten sezon, tak? Żeby ludzie przyjeżdżali do Ustki nie tylko w wakacje, ale również przyjeżdżali tutaj na święta, spędzali tutaj Sylwestra, czy przyjeżdżali ze swoimi dziećmi, żeby wspólnie spędzić ferie. O jakich mediach myślimy? Myślimy przede wszystkim o telewizji. Prawdopodobnie to będzie stacja TVN albo TVN24. Myślimy o portalach typu Onet.pl i Wirtualna Polska i o opiniotwórczych gazetach. Tak? Na pewno to będzie tygodnik Newsweek. Chcemy też dotrzeć do kobiet, tak? Bo ze wszelkich badań wynika, że to kobiety właśnie decydują o tym, gdzie rodzina wyjedzie na urlop. Więc chcemy też reklamować się w tak zwanej prasie kobiecej. Nie podam Państwu teraz tych konkretnych tytułów, a to dlatego, że z uwagi na niewielkie środki finansowe chcemy korzystać z tak zwanych lasków. Już Państwu tłumaczę. Lasko są takie, no tak jak jeździcie Państwo, często pewnie korzystacie, wyjeżdżając do Egiptu, czy do Grecji, czyli tak zwane super oferty. Ja z nich korzystałem w tamtym roku. Czyli ja na przykład dostaję telefon z TVN-u, że kampania promocyjna o wartości 50 tysięcy, ja mam za 22 tysiące. Tylko ja muszę podjąć decyzję do godziny 15. Więc nie chcę tutaj ustalać sztywnych terminów, dlatego że chcemy korzystać z tych okazji. O tym mówił na spotkaniu w locie Łukasz Szeliński z Grand Rubicza, który, nie wiem czy widzieliście Państwo, promuje się teraz fajnie w TVN24. On także skorzystał z tej oferty. Już na przykład dostałem ofertę z Newsweeka na luty, tylko jest jeszcze za wcześnie. Z reklamy o wartości 10 tysięcy mogę mieć za 2000 zł. 1/4 strony w ogólnopolskim wydaniu Newsweeka. Więc z takich okazji będziemy korzystać, bo naprawdę za niewielkie pieniądze można mieć skuteczną reklamę w mediach. Drugi punkt to reklama Ustki na nośnikach największych miast. Chodzi o billboardy, city lighty, gabloty na przystankach. Tutaj początkowo zastanawialiśmy się nad tym, żeby pojechać, też taki nowatorski, nowy pomysł, promować Ustkę w największych centrach handlowych dużych miast. Mowa tutaj o Poznaniu, Stary Browar, Łódź Manufaktura czy Warszawa Złote Tarasy. Jednak tutaj po rozmowie, po dyskusji z przedstawicielami branży turystycznej stwierdziliśmy, że skuteczniejsza będzie wizerunkowa reklama Ustki. Tak, żeby ta Ustka, no, mówiąc wprost, waliła po oczach warszawiakom, poznaniakom czy mieszkańcom Łodzi. Kolejny punkt dotyczący działań marketingowych to chcemy wzorem ubiegłych lat zaprosić do Ustki dziennikarzy na ogólnopolską konferencję Stady Press. Jest to bardzo opłacalne rozwiązanie, dlatego że taka konferencja kosztuje nas 10-12 tysięcy złotych, zaś ekwiwalent medialny, czyli wartość wszystkich artykułów, które będą pogłosić tej konferencji, to jest 50-60 tysięcy złotych. Czyli przynajmniej 5-6 razy tyle
ile my wydajemy. Tylko w tamtym roku, proszę bardzo, podałem przykład rozkładówki w Stare Tygodniu, artykuł na tej stronie ustce, 700 tysięcy nakładu, ustka była na głównej stronie gazety.pl, Wirtualnej Polski, Onetu, była w Polskim Radiu, a także w telewizji, w TVP Warszawa. Więc jakbyśmy podsumowali wszystko, zliczyli, nie mielibyśmy zapłacić za reklamę, bardzo to się opłaca i wychodzi znacznie taniej. Chcemy również nawiązać współpracę z blogerami albo kulinarnymi, albo piszącymi o podróżach rodzinnych, tak zwane parenty. Tak? Internet staje się coraz popularniejszy, blogi tematyczne również. Chcielibyśmy właśnie, żeby blogerzy, raczej się skłaniamy w kierunku właśnie blogerów, którzy piszą o podróżach, piszą dla rodzin z dzieci. Żeby również albo ich zaprosić do ustki, albo też przesłać materiały dotyczące naszego miasta, żeby w internecie, na blogach, tak, pojawiały się wpisy, które będą zachęcać turystów do przyjazdu do Ustki, zachwalać nasze atuty, których Ustce z pewnością nie brakuje. To też argument dotyczący internetu jest taki, że to, szanowni państwo, zostaje, tak? To można znaleźć. Jeżeli jakiś bloger napisze coś fajnego o naszym mieście, to jest przez lata. Może znaleźć coś w wyszukiwarkę Google i tak dalej. Więc uważamy też, że ten internet jest bardzo ważnym medium. Kolejna rzecz to promocja Ustki. To jest oczywiście, szanowni państwo, oczywiste. Za pośrednictwem mediów społecznościowych, poza Facebookiem, chcemy prowadzić również aktywność i komunikację z turystami za pośrednictwem YouTube'a, a także serwisu Instagram. Chcemy również opracować ankietę skierowaną dla turystów, która dostępna by była u gestorów bazy noclegowej. Początkowo zastanawiałem się nad tym, czy nie zlecić takiego sondażu profesjonalnej firmie. Natomiast, szanowni państwo, to są koszta, tak? Za kwotę 15 tysięcy złotych mamy próbę 1000 osób. No fakt, że jest to bardziej reprezentatywna próba, bo to już to nie są takie telefony, tak, czy sondaże na chybił trafił, tylko wybiera się określoną grupę. No ale też stwierdziliśmy, że skuteczniejsze będzie, jeżeli skorzystamy z usług tej firmy, ale tylko wyłącznie w dwóch celach. Aby ta firma pomogła nam stworzyć taką ankietę i później pomogła w opracowaniu wniosków. Natomiast my zajmiemy się kolportażem tej ankiety. Chcielibyśmy, żeby ona była dostępna praktycznie wszędzie w Centrum Informacji Turystycznej, w sklepach, w hotelach, w pensjonatach, w kwaterach prywatnych. Po co? Żeby tak, przede wszystkim dowiedzieć się, jaką markę ma Ustka w porównaniu chociażby do konkurencji, jak jest rozpoznawalna, kto przyjeżdża do Ustki, no i czego oczekują Ustrzanie po przyjeździe do naszego miasta. To jest jakby klucz tej ankiety. Kolejna rzecz, pewnie niektórych z państwa ucieszy, tutaj decyzja już zapadła, odchodzimy od logo. Logo odchodzi do Lamusa. Jak stoi, widać. Czyli, szanowni państwo, żebyśmy mieli jasność, zgodnie z uchwałą Rady Miasta, to jest obowiązujące logo, natomiast nie będziemy go używać. Na wszelkich materiałach promocyjnych, reklamowych, koszulkach, kubeczkach, plakatach itd. będziemy używać herbu i syrenki. Kolejna rzecz, to chcemy opracować nowe hasło promocyjne, a także tak zwany wspólny layout na wszystkich wydawcach gadżetów reklamowych. Layout, czyli jakby taką część graficzną. Żeby tu była, szanowni państwo, spójność i konsekwencja w naszym działaniu. Czyli na koszulkach jedno hasło, na kubeczkach, na długopisach. Dotyczy to również, jestem po rozmowie z panem prezesem, z pamiątek i gadżetów sprzedawanych w lokalnej organizacji turystycznej. Żeby nie było kilku znaków graficznych, kilku haseł, kilku nas, to wszystko musi być spójne, tak? A propos hasła, Ustka na fali. Chciałbym też poznać państwa opinię. Od tygodnia na portalu Facebook utworzyłem otwartą ankietę, sondę, w której mieszkańcy, turyści mogą głosować na hasła zaproponowane przez nas. Zaproponowaliśmy 5 haseł. Ale ta ankieta ma również charakter otwarty. Czyli tam użytkownicy Facebooka mogą dopisywać swoje propozycje. W tej chwili jest 12 albo 13 haseł. Ustka na fali prowadzi do grubo problemu. To jest około 150 głosów. Później jest Ustka może atrakcji, jeśli się nie mylę. Ustka na fali. To na razie wygrywa. Jest to niezłe hasło, tak? Niezłe hasło. Pokazuje tak, że jesteśmy na topie, na fali czy na topie, a także jest nawiązanie do coraz bardziej popularnych sportów w Ustce, jak kitesurfing chociażby, tak? czy żeglarstwo. Ale to jest tylko, szanowni państwo, propozycja. No, wybór hasła jest bardzo ważnym wyborem, więc na pewno tutaj też będziemy się w tej sprawie konsultować. Kolejna rzecz, kolejna sprawa, jeśli chodzi o działania marketingowe.
Chcemy wspólnie z lokalną organizacją turystyczną Ustka Ziemia Słupska wydać całoroczną gazetę w nakładzie minimum 50 tysięcy egzemplarzy. Minimum. Być może będzie więcej, to też zależy, bo chcemy pozyskać reklamodawców. Chcemy, żeby tej gazety było jak najwięcej, żeby to była gazeta na cały rok. Mamy taką umowę z LOT-em, że program imprez będzie wkładany do tej gazety. Czyli tygodniowy program imprez, który będziemy przesyłać do Centrum Informacji Turystycznej, on będzie zamieszczony, więc on będzie aktualny. Tak? Do tej pory było, szanowni Państwo, tak, że tą gazetę łamaliśmy, my jako Wydział Promocji łamaliśmy się, drukowaliśmy mniej więcej w miesiącu kwietniu, maju i często niektóre imprezy wypadały, albo coś się zmieniało. Tak? I turysta otrzymywał nie do końca aktualne informacje. Teraz to zmienimy. O co chodzi, szanowni Państwo, żeby Was, inwestorów bazy noclegowej, uzbroić bezpłatne materiały dla turystów. Dla turystów, którzy opłacają opłatę uzdrowiskową. Tej gazety będzie bardzo dużo. Tak? Także właściciele hoteli i tak dalej będą mogli przychodzić do LOT-u i tą gazetę otrzymywać w dużym nakładzie, tak? Której praktycznie będą chcieli, ale po prostu w zamian za to no, oczekujemy, tak, że dojdzie do wzrostu opłaty uzdrowiskowej. No, że to też jakoś tam zachęci turystów do tego, żeby płacili, tak? Naprawdę, bo to jest w interesie nas wszystkich. Kolejne, że te bezpłatne mapy dla turystów. Też chcemy no, przynajmniej 50 tysięcy egzemplarzy, te gazety również będą wydawane w Centrum Informacji Turystycznej i również dla Państwa, którzy prowadzą działalność polegającą na wynajmie pokoi, noclegów, również wyposażymy Państwa w tą mapę. Chcemy w zadaniu innych miast, bo także turysta przyjeżdża do Ustki, ja dostaję od Państwa komplet materiałów. Dostaję folder, w którym są wymienione atrakcje Ustki, muzea, to się dzieje w mieście, dla naszej imprezy, bezpłatną mapę. Jako Wydział chcemy wydać jeden folder, taki podręczny, całoroczny folder, bo musimy mieć, prawda, jak do nas też przychodzą często goście, zwłaszcza starsze osoby, które nie korzystają z internetu, to też chcemy taki mały folder jako Wydział Promocji wydać. No i kontynuować program karnet wakacyjny. Program ten służy wzrostowi właśnie opłaty uzdrowiskowej. Dobrze Państwo wiecie, na czym ten program polega. Czyli turysta, który opłaci uiści opłatę uzdrowiskową, udowodni, to otrzymuje taki specjalny karnet, który upoważnia go do korzystania ze zniżek na terenie miasta. Pójdzie, zapłaci mniej za bilet do kina, za rejs statkiem, czy będzie miał bonifikaty, jeśli chodzi o restaurację. Kolejna rzecz, tym się też nasz Wydział zajmuje. Chcemy poprawić komunikację społeczną w naszym mieście. Myślę, że jeszcze w miesiącu lutym, najpóźniej na początku marca uda się wdrożyć program SMS-owego powiadamiania mieszkańców. O takim spotkaniu, szanowni Państwo, jak dzisiaj. Dowiecie się za pośrednictwem SMS-a. Bardzo proste będzie zapisanie się do tej subskrypcji. Będzie można tego dokonać dwójnasobnie. Albo za pośrednictwem strony internetowej podać swój numer, znaczyć wyrażam zgodę na przesłanie SMS-a i to już będzie w pamięci. Albo też wysłać SMS-a na wskazany numer z kodem i Państwo będziecie te informacje otrzymywali. Wiemy, że to działa, testujemy, no w tej chwili jakby rozmawiamy z kilkoma firmami, negocjujemy cenę SMS-a, bo to będzie szło w tysiące, tak? Było 10 groszy, przez 7 groszy, doszło do 5 groszy, tak? Więc też nam zależy, żeby jak najtaniej miasto to płaciło, żeby była jasność. Państwo nie ponosicie żadnych kosztów z tego tytułu. To będzie koszt miasta, ten SMS, więc one będą nieodpłatne, tak? Będzie nagłówek miasta Ustka, burmistrz Ustki Jacek Raczek, zapraszam na spotkanie poświęcone omówieniu sezonu przyszłorocznego, godzina, data. I SMS to takiej treści będziecie Państwo otrzymywać, tak? I kolejna rzecz, też zastanawiamy się, jak dotrzeć do ludzi starszych z informacją. SMS-y fajnie, internet też. Natomiast no, nie wszystkie osoby korzystają z tych dobrodziejstw, z tych nowinek technicznych i chcemy też dotrzeć w formie papierowej, informować ludzi o działaniach ratusza, pracy Rady Miasta. Kilka z tych propozycji, zastanawiamy się albo żeby podpisać umowę z jedną z gazet usteckich, tam zamieszczać taką wkładkę typu Info Ratusz, albo też myślimy o swoim wydawnictwie. W tej chwili też zbieramy oferty, bo kilka mediów jest zainteresowanych współpracą, mamy parę ofert, ale też na pewno w formie papierowej ta informacja będzie. Podsumowując tą część, szanowni Państwo, aż 300 tysięcy złotych chcemy wydać na marketing i promocję. To jest dużo więcej niż w poprzednich latach. 300 tysięcy złotych to są wszystkie te działania, o których szanowni Państwu mówiłem. Czyli promocja i marketing. Przejdziemy teraz do tematu nie mniej interesującego, jakim są imprezy. Tak pokrótce też Państwu mówię te główne, najważniejsze imprezy organizowane przez Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej, bo chcę Państwu powiedzieć, że jeszcze imprezy będzie organizował zarówno OSI, Dom Kultury,
będą stowarzyszenia, to osoby są tutaj na sali, gdyby były jakieś pytania, to też na pewno podzielą się z Państwem swoimi pomysłami i planem zadań. Dni morza. Zaczniemy od, chcemy rozpocząć tą imprezą, można powiedzieć sezon, ostatni weekend czerwca. To też, Szanowni Państwo, póki co, to są plany, tak, dotyczące, to się wszystko jeszcze może zmienić. No to takie tylko i wyłącznie wstępne, przybliżone terminy. Ostatni weekend czerwca. Chcemy wspólnie ze Słupskiem zorganizować taką imprezę, typowo lokalną, tak, bo też tutaj stwierdziliśmy, że lepiej jest organizować więcej imprez, posiłkować się naszymi ustackimi, słupskimi artystami, aniżeli ściągać do Ustki Gwiazdy i płacić koszmarne pieniądze. Więc na pewno będzie, Szanowni Państwo, więcej Ustki w Ustce, że tak się wyrażę. Tą imprezę zorganizujemy wspólnie ze Słupskiem. Chcemy propagować ideę dwumiasta. Pan burmistrz jest po spotkaniu z panem prezydentem Słupska, Robertem Pietroniem, który deklaruje tutaj współpracę. Na pewno wierzymy, że to dwumiasto no, w końcu tutaj mocno ruszy z kopyta. Chcemy promować właśnie tą ideę tego dwumiasta, także podkreślić morski charakter Ustki. Kolejna rzecz, którą chcemy zorganizować tutaj, myślę o pierwszym weekendzie lipca, o 5 lipca, imprezę pod nazwą Uśmiechnij się, jesteś w Ustce. Ta impreza będzie kierowana właśnie do całych rodzin, tak? To jest typowa impreza familijna, czyli chcemy zorganizować blok dla najmłodszych, dla dzieci. W planach jest organizacja przedstawienia teatralnego dla najmłodszych, animacje, konkursy, a dla dorosłych, skoro ma być śmiesznie, to myślimy o artyście kabaretowym. Dlaczego 5 lipca? Może ktoś pytać, skoro zawsze organizowaliśmy w tym czasie Festiwal Sztucznych Ogni. Wiecie, Szanowni Państwo, że w ten pierwszy weekend lipca będzie się potężna impreza w Dolinie Charlotte, wystąpi Polonia Santana i ZZ Top. Po prostu nie chcę tutaj sobie wchodzić w paradę, tak, bo to się mija w ogóle z celem, żeby te imprezy się dublowały. Więc 5 lipca odbędzie się taka, no, w Ustce też się musi dać grać w tym czasie, tak? Zwłaszcza to jest taki pierwszy weekend lipca, więc pomyśleliśmy, że chcemy taką imprezę dla całych rodzin zorganizować. Festiwal Sztucznych Ogni. Tutaj się, Szanowni Państwo, chwilę zatrzymam i też bym prosił o Państwa opinię po mojej prezentacji. To jest plan. Planujemy tę imprezę zorganizować drugi weekend lipca, to jest 10-11, ale w zmienionej formule. Wszyscy wiemy, że ta impreza jest bardzo mocno uzależniona od warunków atmosferycznych, a pogoda już parę razy nam psikusa sprawiła. Pamiętamy pokazy we mgle czy pokazy w deszczu. Chcielibyśmy zrobić tak, bo jednak powiem Państwu tak. To jest taka impreza, gdzie zdania są bardzo mocno podzielone. Ja śledzę dyskusje na Facebooku, rozmawiam ze znajomymi, są albo zwolennicy tej imprezy, którzy uważają, że mimo tego, że ona ma charakter już taki, no, może to nie jest jakaś tam bardzo ambitna impreza, tak, nie łudźmy się, ale z drugiej strony tłumy ludzi nam przyciąga. My mamy w tej chwili styczeń, to każdego dnia do wydziału promocji dzwonią osoby, dzwonią turyści, się pytają o datę tej imprezy. Tak? Z drugiej strony pojawiają się głosy, że to jest impreza kosztowna, że spalamy na niebie kupę pieniędzy. Czy warto ją organizować, czy nie. Nie wiem, też, mieliśmy też właśnie z branżą turystyczną długie rozmowy na ten temat, no i stwierdziliśmy, tak, że, no, że może lepiej kontrolować tą imprezę, ale zmieniamy troszeczkę formułę. Czyli pierwszy dzień to będą dwa pokazy sztucznych ogni, drugiego dnia chcemy zaproponować Państwu pokaz laserowy, taki profesjonalny, naprawdę takie godzinne show, jak w tej chwili też rozpoznaje rynek, tak? No, może być pokaz za 5 tysięcy złotych, może być pokaz za 20 tysięcy złotych, nie? Może być pokaz firmy z Berlina, na który nas nie jest tak 100 tysięcy złotych, tak? Po prostu godzinę, to jest mistrzostwo świata. Chcemy sprawdzić, jak to się sprawdzi na promenadzie. Tylko, żeby było jasność, nie upieramy się w tej imprezie, to jest, Szanowni Państwo, propozycja. My i tak będziemy tutaj ścinać koszty, już rozmawiam z firmami, które będą strzelać, nie będziemy płacić 20-25 tysięcy, bo tyle kosztuje profesjonalny pokaz, jeżeli chcemy czołówkę europejską, ale ja zacznę od 15 tysięcy złotych, tak? Żeby też tych pieniędzy było jak najmniej. Ale mówię, to chciałbym poznać Państwa opinię, bo naprawdę zdania są bardzo, bardzo mocno podzielone na temat tego festiwalu. Też mieliśmy wybór, zastanawialiśmy się, bo jakby zostawiłem dwie najbardziej kosztochłonne imprezy, a mianowicie Festiwal Sztucznych Ogni i Lato z Radiem. Stwierdziliśmy tutaj praktycznie jednogłośnie na spotkaniu w locie, że jednak z tych dwóch imprez to skuteczniejszy, bardziej efektywniejszy, przyciągający specjalnie turystów do Ustki, to jest właśnie Festiwal Sztucznych Ogni. Lato z Radiem, świetna impreza, Szanowni Państwo. Tak? Gdyby było na to pieniądze, to 15-17 tysięcy ludzi na stadionie. Świetne gwiazdy. Perfekt, Maryla Radomicz, czyli najwyższa polska półka muzyczna.
No ale argument też padał taki, że ta impreza jest organizowana w 20 innych miastach w Polsce. No gdzieś ta ustka może ginąć. Kolejna rzecz, też się chwilę zatrzymam, to jest Bielsko-Biała i Beskidy w Ustce Trzeci i weekend Zielica. Też było bardzo dużo uwag do tej imprezy, tak? Powiem Państwu, żebyście też mieli jasność, to nie jest wina, ciężko mówić o winie. To nie jest tak, że tutaj tą imprezę, nie wiem, ściągnął burmistrz Raczyk, pan burmistrz Olech i tak dalej. Współpraca z Bielskim Biało trwa od 97 roku. To jest nasze miasto partnerskie. Na tym polega współpraca, że jeździmy do nich, promować je, oni przyjeżdżają do nas. Oczywiście trzeba zastanowić się na zmianę tej formuły. Doszliśmy do takiego konsensusu, że po prostu wiem, że najbardziej razi mieszkańców Ustki ta gastronomia. Te namioty, kwaśnice, fińskie ryje i tak dalej. Tego prawdopodobnie nie będzie. Już jestem po wstępnej rozmowie z moją odpowiedniczką szefową promocji w Bielsku-Białej. Mają tutaj przyjechać na początku marca, żeby umówić tą imprezę. Chcę zmienić w ogóle formułę tej imprezy, tak? Uważamy, że no, powinno ona być, bo jest to nasze miasto partnerskie i coś wnosi do naszego kalendarza, tak? Bielszczanie przewożą tutaj 2 autobusy, 300 osób, sportowców, muzyków, artystów, rzemieślników. Natomiast konieczna jest zmiana formuły tej imprezy i ona na pewno zostanie zmieniona. Festiwal żagli ISA, pewnie coś tam pani Krysia interpowie na temat więcej tej imprezy. Szanowni Państwo, my jesteśmy nad morzem, musimy tą morskość podkreślać na każdym kroku, musimy stawiać się przodem, a nie plecami do morza, więc chcemy zorganizować tą imprezę wspólnie, żeby była jasność, wspólnie ze Stowarzyszeniem Żagli ISA, to jest takie międzynarodowe stowarzyszenie. Czyli w ramach tej imprezy odbyłyby się regaty, port, promenada, zamieniłoby się w takie mini miasteczko żeglarskie, gdzie byłyby warsztaty, wykłady, a na scenie tylko i wyłącznie szampan, tak? Skoro to jest impreza na terenie żeglarskim, to występy zespołów szantowych. To planujemy też no, w lipcu albo w sierpniu zorganizować, bo też jeszcze czekamy tutaj, jak to w grafiku będzie wyglądało u naszych przyjaciół Stowarzyszenia ISA. Kolejna, szanowni Państwo, rzecz, ona była już w Ustce, tak? Ale tu zgodność jest 100%. To jest w tej chwili nasza marka. Dzięki Ustrzelinowi, Tomkowi Iwanowi w Ustce w sezonie odbywa się najważniejsza impreza, jeśli chodzi o beach soccera, czyli plażową odmianę piłki nożnej. Mianowicie finał Mistrzostw Polski, na który przyjeżdżają naprawdę najlepsze zespoły w Polsce. Są 4-dniowe rozgrywki, które kończą się taką bardzo widowiskową sprawą, mianowicie meczem pokazowym z udziałem przyjaciół Tomka Iwanów, znani aktorzy, celebryci, piosenkarze. Tu jesteśmy zgodni, to musimy kontynuować, tak? Bo to jest jakby nasze. Tak? Ja bez cienia przesady mogę powiedzieć, że Ustka stała się letnią stolicą Bitsakera. U nas jest ta najważniejsza impreza. Chcemy też tutaj, powiedzmy, może nie tyle zmodyfikować tą imprezę, bo wiadomo, to jest impreza, która ona się wpisana w międzynarodowy kalendarz rozgrywek, więc terminy i tak dalej, ten cały program nie jest zależny od nas, ale chcemy tych gości wykorzystać do promocji miasta. Przyjedzie jakiś znany aktor, przyjaciel Tomka, typu nie Olaf Lubaszenko, który kiedyś był, chcemy go nagrać, udostępnić na YouTubie, Olafa, który powie, że kocha Ustkę, świetna miejscowość, warto tutaj przyjeżdżać. I dosłownie chcemy promocyjnie wykorzystać uczestników tejże imprezy do tego, żeby ciepło wypowiadali się o naszym mieście. To jest, szanowni Państwo, absolutna nowość. Mówiłem wcześniej, że chcielibyśmy wykorzystać medialność pana prezydenta Roberta Biedronia, bo nie ma co się, szanowni Państwo, tutaj oszukiwać. No, takiej promocji słów to nie miał przez 100 lat. Jako ciekawostkę Państwu powiem, że te dziennikarze na sali tym wiedzą, że taka niezależna agencja zrobiła po prostu podsumowanie wartości ekwiwalentu medialnego za miesiąc grudzień. 14 milionów złotych, tak? Czyli wartość samego grudnia, wartość artykułów prasowych, materiałów, tak, relacji w telewizji dotyczących Substra. Tyle to zostało ocenione. Za 1 miesiąc 14 milionów złotych. Rozmawialiśmy już, to też mogę tutaj uchylić rąbkę tajemnicy, jesteśmy już posłowie z panią Magdą Gessler. Chcielibyśmy wspólnie z panem prezydentem Biedroniem, z panią Magdą Gessler zorganizować Ustce dożynki rybne. Czyli imprezę jakby charakterystyczną dla naszej miejscowości, bo czym Ustka słynie, może mi również rybami. Jest przechwilą ze strony pani Magdy. Baterie. Dobrze. Baterie. Jest przychylność pani Magdy Gessler, jest przychylność pana prezydenta. Też państwu powiem, że chcemy w to włączyć naszych lokalnych przedsiębiorców. Zainteresowanym wejściem w tę imprezę jest właściciel Grand Rubicza, pan Szeliski,
właściciel syrenki pan Basylew, a także znany Państwu wszystkim Adam Jakubiak, właściciel pensjonatu Mistral, że chcemy takie właśnie kulinarne show zorganizować na promenadzie. Jak będziemy mieli tutaj pana prezydenta Biedronia, to będziemy mieli media praktycznie z całego kraju i o ust, szanowni Państwo, będzie głośno. Być może, nie chcę zapewnić, przy tej okazji uda się pobić rekord Guinnessa w liczbie sporządzonej pasty rybnej. Tu też ciężko, szanowni Państwo, o termin, tak, no bo to wszystko trzeba ustalić z tymi gwiazdami, ale planujemy zorganizować tą imprezę w sierpniu. Tak? No skoro ma być w lipcu duża impreza jak Festiwal Sztucznej Chomi, to planujemy na sierpień. Kolejna nowość, szanowni Państwo, impreza pod nazwą Usteckie Wakacje z Duchami. To jest impreza, tutaj nie ukrywam, jest na sali Marcin Daszyński, mieszkanie z zachodniej strony, zaproponował zorganizowanie tej imprezy. Państwo Barnowscy, którzy o historii wiedzą chyba najwięcej w naszym mieście, też zadeklarowali pomoc. Kojarzycie Państwo Starych Zeppelinowski słynny, tak? Znacie Państwo tą legendę, tej karocy, która zatonęła, a później były duchy, piory i tak dalej. Chcemy pierwszą nocną imprezę zorganizować w ustankambie tej legendy. To zaczęłaby się na bunkrach, niespodziankami, z pochodniami, z jakimiś upiorami i tak dalej, która kończyłaby się w tym stawiku Zeppelinowski. Mamy świetną atrakcję po zachodniej stronie miasta i chcemy wypromować tą atrakcję, bo turyści to uwielbiają, tak? Uwielbiają, jak się po prostu daje im jakąś taką ciekawą historię. A duchy, zjadły, upiory fajnie się sprzedają. No i to będzie w nocy. Zaczniemy 23-24. To będzie pierwsza tego typu impreza. Kolejna rzecz to obchody święta ust. Też chcemy totalnie zmienić formułę tej imprezy. Odchodzimy od serenaliów, od sceny i tak dalej. Przede wszystkim chcielibyśmy, żeby tą imprezę rozpoczął bardzo korowo, parada przez miasto. Z Neptunem, z syrenką, z orkiestrą dętą. Niech nas zobaczą, niech nas usłyszą, jak się cieszymy i obchodzimy to święto. W ramach tej imprezy chcemy również tutaj z Państwem Barnowskim zorganizować grę miejską, której leitmotivem jakby będzie syrenka, czyli motywem przewodnim. I trzecia rzecz, szanowni Państwo, tutaj Szunkarz zadeklarował szeliski pomoc. Chcemy sięgnąć do ustki, to Panie wiedzą, kim jest Ewa Chodakowska, na pewno Ewę Chodakowską, żeby były animacje, ale żeby po trudnych Borowinie, tak? Chcemy rozsypać trochę Borowiny na promenadzie, albo dać im beczkach, czy pożyczymy od Osiru na przykład boisko wodne, Zbyszku, pożyczysz na mnie, napchamy tam troszeczkę Borowiny i zrobimy tam właśnie animację z gwiazdą TVN chyba, tak? Pani Chodakowska, jak się nie mylę, to jest TVN ta postać, właśnie po tej okiem zaprosić zwłaszcza panie do wspólnej zabawy. Kolejna rzecz, szanowni Państwo, to chcemy zorganizować być może nawet dwa koncerty usłyszanie turystów. To, o czym mówiłem wcześniej, żeby promować naszych uzdolnionych artystów tutaj na zdjęciu Krzysztof Szpot, który również Krzysiu wydaje nowy teledysk, tutaj dofinansujemy, oczywiście jako miasto pomożemy, bo to jest Ustrzanin i też się, bo jesteśmy już posłowie, będzie koncert, ale nie tylko Krzysztof, też mamy parafrazę, o, właśnie powiem, bo mknęło mi to, wrócę na chwilę do Festiwalu Sztucznych Ogni, chcielibyśmy również, żeby poza tymi pokazami, no coś się na scenie działo, tak wymyśliliśmy, że pierwszego dnia to będzie na Rokowo. I pomysł jest taki, żeby wystąpiła kapela Międzynarodowa Zęki, zespół Silvershine, grający rockabilly, ustecki zespół Parafraza, plus jeszcze zastanawiamy się nad ściągnięciem do Ustki, bo też już negocjuje Artur, ten jest za niewielkie pieniądze, może mieć legendarnego muzyka Krzysztofa Jarczewskiego z zespołu Oddział Zamknięty, czyli Andzia, obudź się, tak, na pewno Państwo znacie te przeboje, czy party. Czyli pierwszy dzień byłby, powiedzmy tak, na rockowo, a drugi tak bardziej na popowo, tak, taka lżejsza muzyka. Wracając właśnie do tego koncertu, to chcemy, żeby mamy wielu uzdolnionych mistrzów w naszej mieście, też chcielibyśmy, żeby się na scenie budowali. Bo chodzi nam przede wszystkim o zbudowanie takiej własnej tożsamości kulturowej. Może tak zbyt patetycznie to troszeczkę zabrzmiało, ale na pewno Państwo wiecie, co mam na myśli. Kolejna rzecz to jest nowość będąca pokłosiem, nie ukrywam, pokłosiem burzy mózgów, którą zorganizowaliśmy u prezesa Draczyka w Centrum Informacji Turystycznej. Chcemy zrobić coś na wzór otwartej sceny. Czyli kilka dni, no, chcielibyśmy, no marzenie byłoby, żeby to było codziennie, ale ze względu na środki i tak dalej, sprzęty, jest to niemożliwe. Chcemy spróbować przynajmniej no, raz w tygodniu, żeby scena była otwarta. No jest ta scena, tak, praktycznie cały sezon stoi na promenadzie. Chcemy ją lepiej zagospodarować. Czyli myślimy o tym, żeby taki konkurs ogłosić dla zespołów, nie? Które niekoniecznie są gwiazdami. Zespołów fajnie grających z Polski. Słuchajcie, wyślijcie nam płytę z innymi nagraniami, my ją ocenimy. Gwarantujemy wam zwrot kosztów podróży, wyżywienie i nocleg. To jesteśmy w stanie tak. Przyjedźcie, zagrajcie, możecie się wypromować, tak? Poza muzyką, poza zespołami chcielibyśmy, żeby na tej scenie również odbywały się tutaj imprezy kulturalne.
nawiązałem współpracę ze Słupskiem, to też fajne zespoły, fajna grupa taneczna jest i żeby na tej scenie występowały. Kino na Leżakach, Szanowni Państwo, to jest mało kosztowne, sprawdza się to, też jest, zastanawiamy się nad zmianą lokalizacji, tak? Też bym Państwa poprosił tutaj o Waszą opinię. Ma klimat, jak to oglądanie pod chmurką filmów, jak to jest pod ratuszem. To jest też umożliwienie tak, tego placu, ale padły propozycje, że może lepiej zrobić to na plaży, czy też w innej lokalizacji. Jest to niedrogie, bo już też zbiłem cenę, Szanowni Państwo, 1000 zł tylko płacimy za to, chcieli 2000, tak? Zapewniają wszystko, zajęć, film, 300 miejsc, cena to są niewielkie pieniądze, a Szanowni Państwo, zaraz to byliśmy w tamtym roku i były tłumy, tak? Przynosiliśmy krzesła z ratusza plastikowe, po prostu brakowało tych krzeseł zapewnionych przez organizatora. Kolejna rzecz, Szanowni Państwo, którą chcemy wspólnie zorganizować z Centrum Sportów Wodnych Opty, to są regaty w klasie Optymist, czyli kolejna impreza żeglarstwa. To żeglarstwo, te szanty pomorskie, ona się przejawia i się będzie przejawiać. Fajna rzecz, no, propagujemy ten sport, piękny sport, jakim jest żeglarstwo. Kończąc, Szanowni Państwo, powolutku, to jest też taka nowość, już tłumaczę. Pan burmistrz mówił na spotkaniach, mówił o tym publicznie, mówił o tym w mediach, że planuje w 2016 roku stworzyć budżet obywatelski. My taki mini budżet obywatelski, tak zależy tego budżetu, chcemy stworzyć w budżecie promocyjnym. Jedną słowem, wydzieliliśmy, tak potem się stało, 15 tysięcy złotych na najciekawszy projekt, przedstawiony przez Państwa. Czyli jeden słowem, nie wiem, kolega Artur Grabarczyk, czy np. Marcin Warnowski, mówię na przykłady, czy Krysiak Inter, tak, może napisać taki projekt, tak? Projekt imprezy, przedsięwzięcia promocyjnego. Opis, kosztorys, jak to ma wyglądać, jakie korzyści będzie miało miasto. No i komisja, też żebyście Państwo mieli jasność, nie urzędowa, tak? Tam będzie przedstawiciel urzędu, jeden radny i trzy osoby spoza, tak? Przedstawiciele stowarzyszeń, branży, wybierze najciekawszy projekt. I ten najciekawszy projekt zostanie dofinansowany kwotą 15 tysięcy złotych, więc naprawdę warto. Nie jest to może duża kwota, nie jest to też mała kwota, na początek tyle. Jak to się przyjmie, Szanowni Państwo, nie fajna impreza, to nie stoi na przeszkodzie, żeby w przyszłym roku tą kwotę zwiększyć. Chcę zobaczyć, jak to w ogóle funkcjonuje i jakie pomysły wyjdą od Państwa. Łączny koszt organizacji imprez to jest 400 tysięcy złotych. Dla porównania, w tamtym roku to było prawie 600 tysięcy złotych, tak? Więc trochę tutaj widzicie Państwo, przenieśliśmy. Troszkę ścięliśmy na imprezach kosztem gwiazd, kosztem lata z radiem, a te pieniądze przynieśliśmy, bo takie były Państwa uwagi, oczekiwania na promocję, to typowo dotyczące działań miękkich, czyli działań marketingowych. Podsumowanie, Szanowni Państwo. Czyli tak, to czy mówiłem, mniej kosztownych imprez, więcej działań promocyjnych i marketingowych. Zmiana formuły imprez, zerwanie z tak zwanym efektem kalki. Zauważyliście Państwo, że większość tych imprez są albo nowe imprezy, albo te stare chcemy zorganizować w zupełnie nowej formule. Rezygnacja z nieefektywnych narzędzi promocyjnych, chociażby wyjazdy na targi. Uznaliśmy tutaj wspólnie, to nie jest moja decyzja, to jest decyzja też, którą konsultowałem, że no, targi odchodzą w tej chwili powoli do lamusa. Lepiej spożytkować te pieniądze inaczej. Na nowocześniejsze narzędzia, tak, którymi jest internet, czy chociażby billboardy, czy media elektroniczne. Jawność, przejrzystość działania, szerokie konsultacje, otwarcie na pomysły mieszkańców, o tym nie muszę Państwa mówić, dzisiejsze konsultacje są tego dowodem, wcześniejsze konsultacje, dyskusja, która trwa za pośrednictwem internetu, to wszystko chcemy właśnie z Państwem konsultować. Kontynuowanie współpracy, oczywiście z lokalną organizacją turystyczną, z Łupskiem, Darłowem, Doliną Szarloty, a także radiem RMF FM. Również, Szanowni Państwo, tutaj jesteśmy umówione na rozmowę, bo to jest taka nasza partnerska rozgłośnia, czego namacalnym dowodem jest jedyna w Polsce grająca ławeczka RMF-u. Oni w tej chwili to głośno w mediach mają wielką galę, w zasadzie 25-lecia istnienia na tej rozgłośni, ale po tej gali w marcu też spodziewam się tutaj przylotu z Krakowa przedstawicieli RMF-u i też się zastanowimy po prostu, jak wspólnie, jaką imprezę zorganizować z korzyścią i dla miasta, i dla tej rozgłośni. No i nowa rzecz, Szanowni Państwo, jest bardzo duża przychylność Łukasza Szelińskiego. Mamy od tego roku nowy, piękny obiekt i chcemy wspólnie też się promować z hotelem Grand Lubicz. Już tam były wstępne rozmowy dotyczące wspólnej kampanii, tak? Bo to, Szanowni Państwo, no, dzielimy się kosztami. Jeżeli po prostu zrobimy wspólną kampanię w telewizji i ustki Grand Lubicza, tak? A to nie jest żadna konkurencja, bo Grand Lubicz też ma w nazwie ustka, to automatycznie i Lubicz mi zapłaci, i ustka mi zapłaci za to, więc chcemy jak najbardziej współpracować. Szanowni Państwo, to by było na tyle z mojej strony. Dziękuję za Państwu za uwagę. Z kimś jeszcze nie witam. Proszę Państwa, w zeszłym roku mieliśmy tą edycję festiwalu
wążami. ISA to jest formuła Międzynarodowa Federacji Szkół Żeglarskich i skupiająca organizacje z wielu narodów. Natomiast w Polsce wymyślono program, który obejmuje praktycznie wszystkie porty polskie i łącznie z portami śródlądowymi, więc przez cały sezon letni, przez cały sezon żeglarski od maja do września etapami impreza przenosi się z portu do portu. Jest to bardzo fajna impreza, niemniej to wymagająca jak zawsze dużo dopracowania, dlatego że sezon żeglarski rządzi się tym, że kalendarz imprez żeglarskich jest bardzo silnie narzucony i trzeba się pasować zawsze z własnymi imprezami tak, żeby byli uczestnicy. Niemniej, jeżeli już zrobiliśmy pierwszy krok w zeszłym roku i mieliśmy pewną naukę, jak to organizować, ten rok myślę byłby dużo łatwiejszy, będzie dużo łatwiejszy do zorganizowania tej imprezy jako fajnej imprezy. Dlatego, że no, nie wyobrażam sobie, żeby się wyłamać z, w ogóle z obrazu imprez żeglarskich, jeśli mamy mówić cokolwiek o porcie i o miejscu, mieście związanym z morzem. Jedno, co mogę tu tylko jako uwaga, ale to chyba bardzo pozytywną, przynajmniej dla budżetu, powiedzieć, bo tak jak widziałam, to z rozliczeń, nie wiem, co one są tam i aktualne na tą imprezę, aha, nie, ale w każdym razie to było przeznaczone na tę imprezę przymiarkowo 20 tysięcy. To się nie zmieniło. I to ja od razu z góry mogę powiedzieć, że to jest bardzo dużo pieniędzy, jeśli chodzi na taką imprezę i tam będzie można zaoszczędzić. Niemniej będzie trzeba wcześniej bardzo poważnie porozmawiać z organizatorami, czyli dlatego, że organizatorzy tej imprezy, czyli ISA, to jest firma, która ma swój budżet na całość ogólnopolską tej imprezy. Na pewno korzysta z jakichś tam dotacji lokalnych portów, gdzie imprezy się odbywają. Niemniej oni no, mają swoje duże pieniądze, które w te imprezy wkładają i przy tak mniej więcej obłożeniu, jak jest możliwe tu uczestnictwo w Ustce, 20 tysięcy to jest za dużo i myślę, że tutaj akurat spokojnie poradzimy w mniejszej kwocie i te pieniądze będą można tak, przesunąć po prostu na coś innego. To jeśli by było o, tak skrótowo o tą imprezę, natomiast to myślę, że będzie można jeszcze to silnie powiązać właśnie z optymiściarzami, czyli połączyć to też z dziećmi, wtedy jest to zawsze przez cały dzień bardziej kolorowo i fajnie. Ja mam tylko pytanie takie odnośnie, znaczy pytanie, właściwie swoją sugestię odnośnie tego marketingu zewnętrznego. Wydaje mi się, że przy wszystkich imprezach, jakiekolwiek będą, na, czy na promenadzie, na głównej scenie, myślę, że dobrze by było, gdyby był zrobiony taki wspólnik, właśnie mamy i jako tu lokalnie bardzo silny wpływ. Teraz będziemy mieli na obraz Ustki Grand Hotelu Lubicz, czyli tych warunków typowo uzdrowiskowo-sanatoryjnych, jeszcze powiększonych o wszelkiego rodzaju imprezy, czyli możliwości rekreacji, zrobić, czy włącznie też z Doliną Charlotte, która jest tutaj jakby dla nas też pewnym takim silnym oparciem, jeśli chodzi o medialność i wizerunek. Zrobienie takiego filmu, spotu, który przy wszystkich imprezach na billboardzie, tym naszym własnym, byłby się przewijał. Dlatego, że jak się jeździ na różne takie imprezy, to no, mamy już ten niestety nawyk patrzenia wzrokowy, czyli zapamiętywania wzrokowo, nie tego, co jest na papierze wydrukowane jako ulotki, tylko wzrokowo. Więc coś takiego bardzo pokazowego, zachęcającego do obejrzenia tego, co my mamy do zaproponowania, piękno, warunki, możliwości, tak żeby to się wbijało, żeby spot 5-minutowy, kilkuminutowy. Na to, że w imprezach zawsze na przykład Dolina Żagloty na coś takiego. Jest wielki koncert i przerwa i zanim cokolwiek tam leci, leci spot, co Dolina Żagloty tam reprezentuje, pokazuje. I jeszcze jest zawsze migawka i jesteśmy koło Ustki i piękno plaży i jeszcze
wizerunek pustki, więc myślę, że coś takiego należałoby też naszym wszystkim turystom później wbijać do głowy, ładny, fajny film kilkuminutowy. Jeszcze jedna rzecz, która mi się, jak jeżdżę, a dość dużo jeżdżę, to rzuca w oczy, że billboardy pustki, te takie zachęcające, ogólne, powinny się jako na trasach pokazywać dużo wcześniej. To znaczy, najgorszym jest to, jak jedziemy od strony Gdańska i pierwsze co, to widzimy gdzieś tam billboard panoramy w Jarosławcu, a nie ma żadnego wskazania, pokazania, że jest tu pustka, piękny urok i coś tam do zaoferowania. To tak na razie. Dziękuję bardzo. Ja odpowiem jakoś się tak na gorąco. Czyli tak, jeśli chodzi o festiwal żagli, tak, szacowałem tą imprezę na podstawie wydatków z tamtego roku, ale bardzo się cieszę, jeżeli uda się to taniej zorganizować. Jeśli chodzi o, nie wiem, mówię Pani o billboardzie, ale domyślam się, że chodziło Pani o telefilm na pewno razie. No z tym, Szanowni Państwo, mógłby kłopot, no może ktoś tutaj z Państwa, no nie wiem, będzie chciał w to zainwestować, bo to ja Państwu powiem, jak to działa. To nie był nasz telefilm. To był telefilm zewnętrznej firmy z Krakowa sieciówki, która stawiała go na promenadzie. Nie płaciła, Szanowni Państwo, nic ta firma. Układ był taki, że my im dajemy teren, a zamiast tego mamy 1/3 czasu antenowego w cudzysłowie do wykorzystania. Czyli na każdą godzinę 20 minut należało do miasta. Proszę sobie wyobrazić, że jest taki kryzys na rynku reklamy, że ta firma, to jest duży gracz na rynku, Digital Board się nazywa, ma kilkaset takich billboardów, po prostu nie są zainteresowani przyjazdem do ludzi. I się to nie opłaca. Nie mają reklamodawców, bo są ogromne koszty, tak? Przywiezienia tego montażu i zapłaty za produkt. Więc w tamtym roku już tego billboardu, nie billboardu, tylko telebimu, przepraszam, czy nośnika LED-owego niestety nie było. Jak ktoś z Państwa chciał, nie wiem, kupić coś takiego, zainwestować, tak, no około 150-200 tysięcy kosztuje takie urządzenie, więc sporo profesjonalne. Więc jeśli będzie Pani Krysiu, to jak najbardziej. Mamy bardzo fajny film, tak, przy 2 lat. Jeszcze zdobył wyróżnienie w tamtym roku na konkursie filmów turystycznych. Jak najbardziej, tak? Promować ustkę do poświęcenia tego filmu Grand Rubicza, do mnie Charlotte i inne podmioty. Jeśli tylko no, ten telewizor stanie na promenadzie. Dziękuję bardzo za ten głos. Proszę bardzo. Jest mikrofon. Proszę mi przekazywać, okej? Okay? Dziękuję. Miałem się nie odzywać, bo ja nie z Ustki, ale ponieważ bardzo mocno jestem związany z Ustką, chciałem powiedzieć, że w tym programie brakuje mi takich malutkich imprez codziennych. Cały czas mówimy o dużych imprezach, o weekendach, gdzie są spędy ludzi, gdzie przyjeżdża kilkanaście tysięcy ludzi ze Słupska, kilka tysięcy z Ustki, no i oczywiście nasi kochani turyści. Ale nasi turyści są na weekendzie codziennie. Oni są na dwutygodniowych czasach, na tygodniowych czasach i od poniedziałku do piątku można powiedzieć, że się nudzą. Ja nie zachęcam tutaj, żeby wydawać pieniądze, natomiast żeby rozpropagować w programie na lato codzienne imprezy, że na tej scenie gra zespół szantowy, na innej scenie gra zespół podwórkowy, tu można potańczyć, tutaj można przyjść z dziećmi i się pobawić, czyli po prostu zrobić jeszcze informacje o imprezach, które się odbywają na co dzień w Ustce. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Takie informacje będą. Na pewno będzie, tych imprez tak będzie ilościowo i będzie więcej niż w poprzednich latach. Nie będą to może takie imprezy organizowane, jak mówiłem, z gwiazdami, z dużym rozmachem, ale będzie, tak. Proszę też pamiętać o tym, że ja powiedziałem, mówiłem tylko o pracy Wydziału Promocji, ale też są stowarzyszenia, jest OSIR, jest Dom Kultury, mamy też współpracę z Muzeum Pomorza Środkowego, więc nie mogę Panu po prostu powiedzieć, że będzie od 1 do 31 sierpnia codziennie, tak? Ale na pewno w tygodniu, parę razy w tygodniu też będą imprezy organizowane. I będziemy zagospodarować niewolny czas turystom. Ale dziękuję za tę uwagę. Proszę bardzo. Czyli rozumiem, że wszyscy chętni, którzy tutaj są na tej sali i dysponują jakąś propozycją, mogą podać. Ja bym wiem. Kiedyś, Pan Burmistrz pamięta, były turnieje w naszych obiektach robione. Tenisa, były turnieje, siatkówki i tak dalej, także my jesteśmy otwarci, żeby dalej to kontynuować i zawsze były obiekty otwarte dla wszystkich ludzi z Ustki. Dziękuję. Tak, Panie Eugeniuszu, na dobrze nie pamiętam. Tak. Panie Eugeniuszu, mówiłem o tej otwartej scenie, w swojej prezentacji. To właśnie temu ma służyć, o czym Pan powiedział. A poza tym te wszystkie imprezy, tak. Będzie na bieżąco ten informator o imprezach aktualizowany, żeby była jasność. Jako będzie o promocji, będziemy to wszystko spinać, tak? Czy od nas wyjdzie informacja nie tylko na temat tego, czym się zajmuje mój wydział,
ale tak jak powiedziałem, inne placówki, jednostki kulturalne, stowarzyszenia w mieście, organizacje sportowe, także to wszystko takie kompendium między będzie i w internecie, i w formie papierowej. Proszę bardzo. Czyli święto ustki, mamy
proponowałabym zrobić wybór Miss Syren. To będzie robił Osiem. Od razu pani będzie słowa. Panie Donaldu, już się do tego ustosunkowuję do wszystkiego. Od końca. Bursztynowe wybory miejsc organizuje Ośrodek Sportu i Pracy. W tym roku, od przyszłego roku to będzie organizował mój wydział generalnie. Ale bursztynową MIS? Tak, ale związano też z Syrenką, tak? Z Syrenką. Tak, tak, tak. Jeśli chodzi o... Ale to będzie na tej imprezie, na 15? To będzie 20, tydzień później weekend. Tydzień później weekend. Ale to warto by było tą imprezę z Ustki uświetnić właśnie fajnymi dziewczynami, które przyjadą z Polski. I właśnie w tym terminie to zachodzę, bo tych imprez na święta Ustki powinno być bardzo dużo. Bo to właśnie się świętuje. To takie moje uwagi. Pani Donato, na prędce, dobrze? Szybciutko pani odpowie. Dziękuję bardzo. Ja myślę, że tych fajnych dziewczyn, o których pani mówiła, nie zabraknie, jeśli chodzi o urodzinę i panią Chodakowską. Jeśli chodzi o konkurs na najlepszą potrawę kulinarną rybną, świetne, kupujemy to i zrobimy, tak? Zrobimy takie pytania, nie ma problemu w ramach tego dożynek rybnych. I trzecia rzecz, festiwal w Strychomie, szybko w głowie policzyłem sobie, mówię o kosztach z tamtego roku. Dwa pokazy po 20 tysięcy, 40, zabezpieczenie imprezy 10, zespołu scena, no 70 tysięcy, nie umiem lecieć. Ile? 70 tysięcy. To uważam, że powinno być te dwa jednak. To traktujemy tylko jako głos dyskusji, dobrze, bo to mówię, może zdanie będą inne propos festiwalu, ale dziękuję za sugestie. Bardzo proszę. Tu się pan zgłaszał, proszę. Przedstawię, jestem moje nazwisko Wojciński Jerzy i jestem mieszkańcem ze Słupska, będę związany z Ustką, często tu przyjeżdżam. Mam takie trochę profesjonalne spojrzenie na ten temat naszej dzisiejszej dyskusji, ponieważ przez wiele lat byłem kierownikiem działu imprez Wojewódzkiego Domu Kultury. Przez wiele lat zajmowałem się marketingiem, promocją, świadcząc usługi tego. Co tutaj koleżanka No nie, już będzie dobrze chyba. Ja tutaj przeczytałem tak na szybko przed przyjazdem na to dzisiejsze spotkanie ten opublikowany propozycje pracy Wydziału Promocji i Komunikacji i po prostu jestem trochę zawiedziony tym dokumentem, ponieważ uważam, że jest... Ale my naprawdę nie słyszymy. Tym mikrofonem. Dobrze, może jeszcze robię że on bezprzewodowy. Proszę, bezprzewodowy mikrofon. Dobrze. Teraz będzie dobrze? Tak, wiemy. Ja uważam, że ten dokument jest po prostu mało profesjonalny i mam takie wrażenie, że on jest przypisany żywcem z ubiegłorocznego takiego samego dokumentu, a nawet powieleniem dokumentu, który jest powielany od kilku lat. Tutaj w tym dokumencie jest na przykład, pisze się, że będą Państwo promować Ustkę w miesiącu od marca do maja, a zlecą Państwo badania firmie sondażowej w miesiącu maju, czyli jakby po działaniach promocyjnych. To w ogóle nie ma sensu, więc robienie jakby to powiedzieć, badań marketingowych po działaniach promocyjnych może służyć już tylko na przyszły rok, a nie na jako pomoc w organizacji tegorocznych działań promocyjnych. Proszę Państwa, co mnie tutaj tak zastanowiło w tym, właśnie to zaskoczyło w tym programie działań promocyjnych, to właściwie brak nowości. Właściwie jest mało nowości, właściwie przy są imprezy takie, które odbywają się od lat. Trudno powiedzieć, żeby one mogły zaskoczyć mieszkańców czy Ustki, czy Słupska. Ja się spotkałem nawet z taką reakcją przy festiwalu ogniw sztucznych. Zresztą roku ja chciałem tutaj przyjechać, zadzwoniłem do znajomych i mówię, przyjeżdżam do Ustki na festiwal. Czy idziecie? Oni mówią, po co? Przecież już chodzimy na ten festiwal od 10 lat, nie? No więc według mnie jest pewne znudzenie w Ustce nawet taką imprezą sztandarową, jaką jest festiwal sztucznych ogniw. Ja bym tutaj proponował zastanowić się, czy w to miejsce nie wprowadzić jakiejś po prostu nowej imprezy, która
która by była nowa duchem, nową koncepcją, miała jakiś właśnie powiew nowości. Tym bardziej, że festiwal ogni sztucznych, zaraz do tego przejdę. Kiedyś, jak Państwo organizowali tą imprezę, była to bardzo fajna impreza, był to dobry pomysł, ale on się jakby zruszył. Poza tym powstają już teraz, Państwo się przez wiele lat pomali, że jest to tam jedyny festiwal w Polsce, było to dobre hasło marketingowe, czy największy festiwal w Polsce, teraz nie jest to ani jedyny, ani największy. Proszę Państwa, w tym roku na Stadionie Narodowym w Warszawie odbędzie się międzynarodowy pokaz pirotechniczny, będzie to impreza 7-godzinna. Więc oczywiście ta impreza ma dużego sponsora tytularnego, jest to firma, jest to Dobar. I to, co mnie właśnie zaskakuje, jakby to powiedzieć, przy oglądając tutaj ten kalendarz imprez, że właściwie brak dużych, jest tutaj dużych imprez spektakularnych, które przyciągają uwagę, a które by były niesponsorowane z budżetu miasta, tylko właśnie przez tytularnych sponsorów. Nawet w tym kalendarzu imprez, dwie największe imprezy, to właśnie Festiwal Sztucznych Ogni i Beach Soccer, są bez sponsorów tytularnych na dzień dzisiejszy. Czyli właściwie można powiedzieć, że tych sponsorów nie ma na dzień dzisiejszy. Nie może być tak, że taka duża impreza, która jest imprezą wieloletnią, odbywającą się z jakimiś tam tradycjami na kilka miesięcy przed imprezą, przed sezonem turystycznym, jeszcze nie ma sponsora tytularnego. To jest bardzo poważny błąd. To, co mnie tutaj, to, co zauważyłem, to w tym wszystkim jest po prostu brak koncepcji, brak wizji i brak strategii. Bo to, co zobaczyliśmy na slajdzie, tam te kilka haseł, czym jest strategia, nie jest żadną strategią. To są tylko hasła omawiające, jakby to powiedzieć, z czego się składa strategia. Brak hasła reklamowego, brak grupy docelowej. Przecież to wszystko jest jakieś nieokreślone. Właściwie dla kogo by ten sezon? Jest kilka miesięcy do sezonu, a my nie wiemy, dla kogo ten sezon będziemy właściwie robić, pod jakim kątem, pod jakim kątem grupy docelowej. Mamy kalendarz imprez przygotowany, ale nie mamy wybranej grupy docelowej. To przecież się w ogóle jakoś się rozjeżdża. To nie jest spójne, proszę Państwa. Co chciałem następnie powiedzieć? No właśnie, brak spektakularnych działań promocyjnych. W promocji funkcjonuje takie powiedzenie, że przeciętność w marketingu i w promocji to śmierć. Ja tutaj widzę praktycznie samą przeciętność, więc ja nie widzę czegoś takiego, co by zwróciło uwagę Polski, ludzi, turystów, mieszkańców Polski zwróciło uwagę na Ustkę. Proszę Państwa, kolejnym takim wnioskiem, który tutaj zauważyłem, że ten cały dokument to jest właściwie nie jest spójny, nie ma tu właściwie żadnej harmonii, nie wynika jedno z drugiego, jest to właściwie zbiór pojedynczych działań promocyjnych i marketingowych. Kolejna sprawa, którą tutaj zauważyłem, to jest brak współpracy zagranicznej. Państwo mają dość szeroką współpracę zagraniczną z gminami partnerskimi. Tutaj w ogóle nie ma miejsca na pokazanie ani tych dorobków gmin. Czemu tego nie pokazać? Mają Państwo i właściwie przy jakiej okazji pokazywać ten dorobek, te kontakty kulturalne? Niech turyści widzą, że Ustka mają bogate kulturalne kontakty, że nie jest jakąś tam prowincjonalną, zaściankową miejscowością, która żyje w jakimś oderwaniu od społeczności międzynarodowej. To, co zauważyłem, kolejna taka uwaga, to jest brak współpracy tutaj z instytucjami, z powiatem i z województwem.
nie ma tutaj imprez, które by były organizowane wspólnie z powiatem, miały, jakby to powiedzieć, za zadanie promowanie powiatu, do którego się należy, ale też wykorzystanie, jakby to powiedzieć, zasobów kulturalnych, które są na terenie powiatu. Nie ma też... jest bardzo mała... Przepraszam najmocniej. Nie chcę nie zacząć sytuacji, bo on trochę mnie pan atakuje i krytykuje, niech pan to mówi, tylko prosimy tak do brzegu, bo tutaj niektórzy są zakrytywani czas, tak? Bo nie jest niezręczne, by zareagować, bo to jest sprawa, proszę, dziękuję. Państwo tutaj się zapytali, a jak nie, Festiwal Sztucznych Ogni, to co? Jeśli chciałem Państwu zwrócić uwagę, że Festiwal Sztucznych Ogni jest bardzo trudny do promowania przez telewizję, bo właściwie jak długo można na antenie pokazywać relacje z Festiwalu Sztucznych Ogni? Minuta góra. Może to być właściwie migawka 30-sekundowa w jakichś materiałach informacyjnych. Jeśli Państwo, na przykład przy tym, dobrze, proszę bardzo, konkretną propozycją jest na przykład duży koncert plenerowy zrobiony właśnie ze stacją telewizyjną. Kiedyś, przed kilku laty miałem okazję współuczestniczyć w takim koncercie organizowanym w Kołobrzegu. Była to impreza plenerowa na plaży zorganizowana z dwójką telewizyjną z kanałem publicznym. I ten koncert, który godzinny czy tam półtorej godziny był nagrany, później obserwowałem, że nie skończyło to się efektem tego, jakby to powiedzieć, realizacji tego przedsięwzięcia. Nie była tylko jedna emisja tego programu, tylko ta telewizja programu drugi powtarzała to wielokrotnie, ponadto to jeszcze było też powtarzane przez kanał TVP Polonia. To po prostu wędrowało po różnych kanałach ten program, po różnych kanałach telewizyjnych z tego prostego powodu, że telewizja ma mało programów i jeśli zrobią sobie dobry program, to wykorzystują go wielokrotnie. Jeśli chodzi, tak jak mówię, nic, jakby to powiedzieć, mało jest tutaj takich imprez, które szokują. Panie Przewodniczący, proponuję ograniczać czas, na przykład do 3 minut, 2 minut. Ja wiem, tak, ale nie jest niezręczny. Już tutaj kończę. Już kończę. Ja uważam, że Państwo się promują jako letnia stolica Polski. Więc jeśli Państwo się chcą być letnią stolicą Polski, to muszą Państwo mieć też imprezy i promocje na miarę stolicy tej letniej Polski. Państwo konkurują z Kołobrzegiem, z Sopotem, z innymi takimi tego typu poetami, które naprawdę potrafią sobie zorganizować sponsorów tytularnych. Na przykład, jeśli jest regaty w Sopocie, to są to regaty Volvo, albo regaty Nivea, albo Pino. Przepraszam, muszę naciskają mnie. Przepraszam najmocniej. Szanowni Państwo, bardzo krótko, tak? Mam prośbę, tak? Nie chciałem Panu przeszkadzać, żeby nie było tak, że Pani tu krytykuje, ja po prostu ci nam dyskusję, bo to nie na tym rzecz polega. Bardzo krótko, Pan odpowie od końca. Mieliśmy już imprezy, będą robiła to z radiem, tak? Nie chcę tej imprezy, bo nie ma kasy. Impreza, o której Pan mówi, Kołobrzeg, dwójka, transmisja, świetna impreza za 200 tysięcy, mam ofertę. Chcemy ją, to jest 1/4 naszego budżetu. Może mieć tą imprezę. Tylko na pokonie 200 tysięcy złotych, tak? 1/4 budżetu. Czy zarzuca Pan brak sponsorów? To nie tak, Szanowny Panie. Beach Soccer, wartość imprezy to jest 60 tysięcy złotych. Dzięki temu, że ta impreza ma sponsorów w postaci PZPN-u czy producenta piwa, miasto płaci tylko 50 tysięcy do imprezy. To samo dotyczy Sztucznych Ogni. W tamtym roku to był Lekfire Festival, w tym roku być może też będzie, ale zwróciliśmy się do konkurencyjnego producenta, mianowicie do Żywca, być może przebije tę ofertę. Więc to też będzie główny sponsor, a za cenną uwagę są profesjonalisty. Bardzo dziękuję, biorę ich do serca. Ale proszę Pana... Wie Pan co, ale przepraszam. Dobrze, dajmy szansę. Jeszcze tylko powiem tak, że... Ale nie, przepraszam. Stać na po prostu lepszą promocję, bardziej wyrazistą, bardziej spektakularną, bo tylko imprezy spektakularne są zauważane. Imprezy małe, przeciętne, gdzieś giną w tłumie. Pan opracuje, proszę przesłać. Dobrze. Bardzo proszę, tutaj kolejność taka, bo Panie Laszko, chwileczkę. Tu Pan Józek Tokarczyk, a później Pan Adam Wąski. I Pan Prezes Traczek, taka kolejność. Proszę Państwa. Kolego Józefie, proszę o ograniczenie czasu. 3 minuty, dobra? Jeśli można. Chyba się nie zmieszczę, to spróbuję. 3 minuty.
proszę Państwa, każdy ma prawo wyrazić swoje opinie tutaj. Ja również chciałbym wyrazić swoje z racji tego, że 25 lat już w tym mieście zajmuję się turystyką, mam pewne swoje wizje, które poznałem już w tym mieście. Uważam, że ten plan imprez, który został przedstawiony, uważam, że jest na miarę naszych możliwości i nie jest. Tym bardziej, że jest tutaj dużo nowych rzeczy. Te wakacje z duchami, tam inne jakieś dobre atrakcje, które będą. Także uważam, że to jest program, który należałoby przyjąć. I mam tylko jeszcze inne uwagi. Ponieważ Pustka jest miastem ładnym, estetycznym, pod tym względem nie mamy sobie nic do zarzucenia, ale brakuje nam tylko dobrej promocji i atrakcji. Przede wszystkim atrakcji. Ludzie, którzy przyjeżdżają do tego miasta, to muszą wiedzieć, po co przyjeżdżają. Nie zawsze pada piasek, a jak pada deszcz, nie ma tego. I co wtedy? Dlatego trzeba by te sprawy uwzględnić w jakiś sposób. No szkoda, nie mamy amfiteatru. Amfiteatr byłby pięknym rozwiązaniem dla tego miasta. Moglibyśmy mieć naprawdę piękne, standardowe imprezy, które by poszły w Polskę i byłyby najlepszą promocją dla naszego miasta. Uważam, że takie standardowe imprezy, na przykład jak sztuczne ognie, różne są zdania na ten temat. Ta impreza weszła już w Polskę. Pustka jest rozpoznawana już po tej imprezie. Nie wiem, czy wszyscy sobie zdają z tego sprawę, ja zbieram opinie gości i wiem, że wtedy, kiedy były występy sztucznych ogni, pokazy sztucznych ogni, były naprawdę taki najazd, że nie było miejsc w Pustce. I od tego momentu zaczynał się właściwie sezon. To jest prawda. Wiem, że jest wielu przeciwników tej imprezy. Różnie ludzie na to patrzą. Chcę wam powiedzieć z racji swojego doświadczenia, że to była impreza dobra i pożyteczna i trzeba by ją kontynuować. Podobnie jak i impreza Tomka Iwana, jeżeli ona wejdzie dalej, to będą imprezy, które będą promować nasze miasto naprawdę. Nam brakuje takich wielkich imprez. Właśnie tego, co by nas promowało na terenie Polski. Chciałbym powiedzieć jedną rzecz, proszę Państwa. Promocja i antypromocja. Ale my też robimy antypromocję. Pustka jest miastem, w którym brakuje miejsc parkingowych. To jest wielka bolączka dla tego miasta i wielka uczucie. Wiem z racji ludzi, którzy nieraz wyżalali się na te kłopoty. Niektórzy mówili, panie, jak już więcej nie przyjadę, bo tu go spotkała jakaś przykrość ze strony policji czy straży. Proszę Państwa, ten problem jakoś musimy rozwiązać, bo robimy sobie naprawdę antypromocję. A są możliwości, że można by to było nie wielkim kosztem rozwiązać, udostępniając niektóre miejsca, które w zasadzie w tym czasie bez szkody dla ruchu, dla wszystkiego można byłoby udostępniać. Podobnie na przykład spółdzielnie mieszkaniowe są niechętne tego typu gościom i przeszkadzają nam, bo jeżeli gość mieszka w mieszkaniu, w którym które przynależy do spółdzielni, to on nie ma prawa postawić samochodu na tym miejscu. Gospodarz, który mieszka, może, ale jeżeli on się wyprowadza i to są takie rzeczy, które po prostu nam przeszkadzają. Ale tutaj ja chciałbym właśnie zwrócić na to uwagę, że tu w tym zakresie byłoby dobrze, gdyby zastosować jakieś, no nie wiem, może inaczej popatrzeć przez straż czy przez policję, bo były takie przypadki, że wojska się postawiłem sam, panie, od razu mandat, od razu tam kłopoty i inne rzeczy. Czy jeżeli to jest jakaś nieuciążliwe, to można by zastosować pouczenie czy cokolwiek. Jeszcze jedna tylko sprawa. Proszę Państwa, Pustka jest miastem ludzi starych, tak sobie powiedzmy szczerze, bo to jest miasto emerytów, no i miasto rodzin. Proszę Państwa, do Pustki przyjeżdża mało młodzieży. A dlaczego? Porównajmy się z Mielnym, proszę Państwa. Tam młodzież szaleje. Tam jest, no dosłownie, jeżeli ktoś by znał szczegóły tego miasta, to jest naprawdę duża różnica. W jaki sposób to można rozwiązać? Mam taką propozycję dla Was krótko,
że można by poświęcić, ponieważ poszło sanatoria i strefa ciszy po tej stronie, poświęcić stronę zachodnią i utworzyć jakąś możliwość, strefę dla młodzieży. Tam można sobie wypasować drogi jeden od drugiego daleko i stworzyć takie warunki, a przyjazd młodzieży na pewno ożywiłby to miasto i byłoby o wiele lepiej. Dziękuję. Dziękuję bardzo za te wszystkie głosy. Na pewno weźmiemy je pod uwagę. Panie Józefie, dziękuję bardzo. Pan Adam Broński, jakbym mógł prosić o podanie kwestii do Hubert dla pana Adama. Mili Państwo, nie chciałbym długo mówić, bo temat jest bardzo szeroki. Zacząłbym od pytania i w zasadzie takiej małej pretensji. Przedstawiono nam około 2 tygodni temu w internecie pewien program. Mówiono tam o pieniądzach, przedstawiono pewne idee, kazano nam się zastanawiać, a dzisiaj cały szereg z tych programów tu poznika. Dlaczego? No właśnie. Już mówię, dlatego że odbyły się wcześniej konsultacje i w wyniku tych konsultacji pewne elementy tej dyskusji, pewne sugestie zostały sprawozdane, skrytykowane. Ja na samym początku zresztą też mówiłem. Mówię pan, ale widzi pan, przedstawił pan materiały. Przychodzimy o tym dyskutować, a pan mówi, nie, już zmienione. A czy czasami nie jest tak, że pan tamte materiały po prostu wyciągnął z kapelusza, zobaczył pan, ile pan głupot pisał i zaczął je szybko wykreślać? Tak mi się wydaje. Ale proszę się nie obrażać, bo dyskutujemy. Proszę państwa, jeżeli chodzi o cały ten program, który został tu zaproponowany, ja rozumiem, że wszystko się może zmieniać, ale ja miałem na przykład pytanie, jak to jest za X-em? Bo wiadomo, że to jest cały szereg problemów bardzo profesjonalnych, które pan rozwodził i dokładnie ich nie ma. Chciałem się zapytać, dlaczego na przykład w programie promocji na cały rok są umieszczone mikołajki nasze tutaj? Co to ma wspólnego z promocją? To poznikało i bardzo dobrze, pan zobaczył, że po prostu bardzo wolno pan się nie pracował. Jestem przerażony tym, że na początku lutego tak niewiele wiemy. Proszę państwa, ten program z założeniami powinien być dawno gotowy. Najwyżej mogłoby coś odpaść w przypadku, gdyby Rada nie dała tyle pieniędzy, ile pan sobie życzył, albo można by szukać pieniędzy na to. Generalnie odradzam panu robienia czegoś takiego jak sądy w internecie. Zachowuje się pan w tym momencie tak jak pisarz, który chce, żeby ludzie mu wybrali tytuł książki, a nie daje pan szansy ludziom przeczytać tej książki. My niewiele wiemy i pan sam dzisiaj powiedział, że niewiele jeszcze wiadomo. Wszystko się może pozmieniać. Jeżeli by pan chciał moją propozycję hasła, to bardzo proszę, groch z kapustą. Dokładnie tak. Brak spójności, brak pomysłu. Co z pana pomysłem o szantach? Czy one już nie istnieją? Czy pan je wyrzucił w międzyczasie? Bo ja tam czytam coś o szantach. Chciałem się o to pytać. Pan co, przyjmijmy może taką, nie, pan zada zapytanie, ja mam, a ja się... No widzę, pan trudno mówić, bo ja chciałem pytać o szanty, bo pan... Będą prezentacje, mówiłem, koncert szantowy odbędzie się w trakcie... Koncert czy festiwal? 30 tysięcy materiałów, które ja widziałem, było przeznaczone na festiwal szantowy. Te pieniądze zostaną przeznaczone na tak zwaną wolną, otwartą scenę i zagospodarowanie wolnego... Czy rozumie festiwal? Ale pan pyta, czy pozwoli pan, ja pana wysłuchałem, odpowiem panu, dobrze? Te 30 tysięcy zostało przesunięte te pieniądze na tak zwaną wolną scenę. Tam również wystąpią, planujemy występy szantowe. Szanty na pewno w Polsce będą i podczas festiwalu Żabi Lisa, i również tygodni podczas koncertów różnych, wszelakich. Ja zresztą to podkreślałem wielokrotnie, że bardzo nam zależy na podkreśleniu morskiego charakteru naszego miasta i o szanty się proszę nie martwić będą. Ja się martwię o wiele innych rzeczy, ponieważ ja z wieloma ludźmi o tym rozmawiałem. Przedstawię na zakończenie swojego krótkiego, mam nadzieję, wystąpienia kilka propozycji, żeby państwo nie mówili, prosimy program. Tak jak powiedziałem, działania promocyjne, czy w momencie, kiedy Bielsko przyjeżdża do nas, czy my jedziemy dalej, bo pan nic nie powiedział, jedziemy do nich? Tak. Tak? Czyli tak, 10 tysięcy na wyjazd, tak. Mówił pan o badaniach, w takim razie proponuję zrobić coś takiego. Niech pan zorganizuje badania, jeżeli musi pan już jakieś pieniądze na badania wydawać, bo sądzę, że po kilku latach pracy pan już powinien wiedzieć, co trzeba robić. Niech pan zbada rynek Beskidy, jak często oni do nas przyjeżdżają, czyli jaka jest efektywność wydawania tych pieniędzy przez lat kilkadziesiąt. Naście. W tym roku 25, jeżeli pamiętam, na przyjazd ich tu i 10 na nas wyjazd tam. Jakby tak co roku było, no tak, tak.
Tak, pan napisał. Proszę, proszę. Tak, pan napisał. Proszę to zbadać. Dalej, chce pan w centrach handlowych, czy teraz już nie, no widzi pan to, o czym rozmawiamy, tydzień temu rozmawialiśmy, że już. Chce pan promować miasta. I gdzie pan idzie? Znowu do Poznania. Wiem, że pan lubi Poznań. No, Warszawa. Tak. Warszawa. A już wiele lat temu przy strategii rozwoju miasta do roku 20 wyraźnie było powiedziane, kto najczęściej do nas przyjeżdża i tu nie trzeba Ameryki odkrywać. A może należałoby te pieniądze z promocjami skierować do miast, które mniej do nas przyjeżdżają. Mniej przyjeżdża Śląska, mniej przyjeżdża Lublina, być może nawet Łodzi. Generalnie, bo nie ma sensu dalej Państwa denerwować, ani uważam, że jest to nieprzygotowany program, w dalszym ciągu jest to byle jaki program, nieprzemyślany i bardzo amatorski. Pan mówi dużo, ale w wielu wypadkach się z nim zgadzam. Dziękuję. Proszę Państwa, jeżeli Państwo pozwolicie, ja tych głosowach. Ja rozumiem, że zdecydujemy się. Panie Adamie, z jednej strony Pan mówi, że tam to było złe, ale cały czas Pan tak wraca. Czy chce Pan, żeby to przywrócić tą wersję pierwotną, która była? Nie, ja chciałem się o tym wypowiedzieć, Panie Burmistrzu, ale się okazało, że zanim ja się o tym wypowiedziałem, to ktoś to wyrzucił z tego. No ale to chyba dobrze, bo Pan krytykuje się. Nie, dlaczego krytykuję, bo powiedziałem bardzo wyraźnie, co mi się nie podoba. Panie Adamie, dobrze, ja rozumiem. Proszę Państwa, ja rozumiem. Dni morza, dni morza, wiecie co to jest? Czasy, które nie znają granic i kordonów ciągle istnieją. Proszę Państwa, ja rozumiem, że możemy mieć tutaj wzajemnie jakieś pretensje, uwagi. Natomiast ja bym chciał, żebyśmy nad meritum podyskutowali. Czyli jeżeli jest poprawka i to idzie w dobrym kierunku, tak zrozumiałem Pana Adama, to jest chyba plus, a nie minus. Natomiast jeszcze raz powtarzam, temat jest otwarty, my chcemy z Państwem dyskutować i będziemy dyskutować. Tylko prośba, żebyście Państwo zechcieli konkretne uwagi zgłaszać. Bo jeżeli one będą bardzo ogólne, ewentualnie sprowadzały się do krytyki jednej czy drugiej osoby, to nie buduje. Zastanówmy się, jakie elementy nowe ewentualnie wprowadzić, gdzie wzmocnić, gdzie ewentualnie pieniądze wycofać. Ja już powiedziałem na wstępie, my rozpoczynamy pracę, czyli to jest dopiero pierwszy etap. Będę chciał, żebyśmy tę dyskusję przeprowadzili również na przełomie września, października podsumowującą, czyli żebyśmy wyciągnęli wnioski na bazie już realizacji tegorocznej i zaproponowali uwagi odnośnie programu na lata 2016 i dalsze. Na pewno to pozwoli. Mówicie Państwo o sondażach. Będziemy chcieli sondaże robić w warunkach porównywalnych corocznych, żebyśmy mieli bazę, żebyśmy mogli się odnosić i patrzeć, czy te działania, które prowadzimy, poprawiają wizerunek miasta, czy pogarszają. Dlatego od czegoś trzeba zacząć. W tej chwili startujemy. I tak to proszę traktować. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Tak, kolejność następująca. Prezes Traczyk, Artur Grabarczyk i Tomasz Laskowski. Proszę bardzo. Proszę Państwa, to, że ta prezentacja dzisiaj powstała, to jest w zasadzie wynik pracy zespołu, który, że tak powiem, w lokalnej organizacji turystycznej się zebrał i niejako dyskutując te wszystkie propozycje, które były na samym początku, no doprowadził do tego, że to się zmieniło. I wydaje mi się, że jeżeli Państwo porównacie tą dzisiejszą prezentację do tego, co powiedzmy było wcześniej, no jest to zdecydowanie lepiej. I tutaj muszę pochwalić i podziękować Panu Naczelnikowi, że te uwagi, które były zgłaszane przez wielu ludzi, my również się do naszych członków zwracaliśmy mailowo, dostaliśmy sporo różnego rodzaju sugestii, je przekazywaliśmy. Czyli ten dialog już się rozpoczął od momentu, kiedy harmonogram w zasadzie, propozycje, szkielet powstał do dnia dzisiejszego, prawda? Czyli już jakąś pracę po prostu, zanim się dzisiaj spotkaliśmy, wspólnie odrobiliśmy. Jest to, generalnie rzecz biorąc, powiedzmy sobie szczerze, wynik pewnego kompromisu, no bo kompromis gdzieś trzeba było zawrzeć przy szczupłych środkach finansowych. Ja, jak mantrę powtórzę, bo jestem już na podobnym spotkaniu po raz enty i co roku powtarzam tak, jeżeli miasto turystyczne, takie jak Ustka, chce się rozwijać w tym kierunku i to ma być główna gałąź gospodarcza naszego miasta i z tego chcą nasi mieszkańcy żyć i budżet miasta być zasilany, to niestety na promocję, a przede wszystkim marketing i ewentualnie jako rzecz drugoplanowa umilanie czasu turystom musimy przeznaczyć znacznie więcej. Ja postulowałem od lat i jeszcze raz dzisiaj sobie pozwolę i do Pana Naczelnika, i do Pana Burmistrza, i do Państwa Radnych,
postawić postulat taki, nie wydawajmy 800 tysięcy, tylko wydawajmy 1,5 miliona na promocję miasta i na ten marketing, bo wtedy będziemy mieli efekty. A taki, że tak powiem, program działania jest no, wynikiem niestety, ale zgniłego kompromisu, no bo jeżeli ma się 800 tysięcy złotych, no to niestety tak krawiec kraje, jak obywateli stają. Bardzo się cieszę, powiem Państwu tak, co udało nam się wywalczyć, uważam, że to jest krok do przodu, że zwiększyliśmy w tych propozycjach, bo to ja rozumiem, że są nadal propozycje i mogą padać również inne, że tak powiem, punkty widzenia i inne propozycje, ale zwiększyliśmy wyraźnie budżet na marketing. Tego jeszcze w Łódzce nie było, bo z tego co mi tutaj pan naczelnik mówił, no to wcześniej wydawała Łódzka około 100 tysięcy. W tej chwili to jest kwota 300 tysięcy, czyli wzrost trzykrotny. Mamy szansę spodziewać się dzięki takiemu przesunięciu środków, że te działania po prostu przyniosą większy efekt. Jak Państwo nie wiecie, ja powiem tak, my w Łódzce mamy 13 tysięcy miejsc noclegowych. To jest bardzo duża masa miejsc, które powinny być obłożone turystami. I my musimy wszyscy razem pracować nad tym i zadbać o to, żeby jak najmniej było w okresie od powiedzmy czerwca czy maja do września pusto stanów na tych miejscach, tak? Żeby maksymalnie te wszystkie miejsca obłożyć. Czyli musimy tak wychodzić z naszymi informacjami, z takim marketingiem, z taką promocją marki Ustka, mówię przede wszystkim, a co za tym idzie wszystkich tych, którzy pracują w tym biznesie, żeby ich miejsca noclegowe były zajęte. Jeśli chodzi o atrakcje, to powiem tak, przeznaczono 400 tysięcy złotych, jest to mniej niż poprzednio, ale jest tych atrakcji więcej. Są może niskobudżetowe, niskokosztowe, one będą się tutaj na pewno kształtować, bo to co tutaj pan naczelnik przedstawiał, to w zasadzie przedstawił główny zarys. Nie rozpisał tego na dni i na konkretne imprezy, bo po prostu to jest następny etap. Tak? Jeżeli się zgodzimy, że przeznaczamy taką kwotę i mniej więcej na ten typ imprez, no to za tym pójdą za chwileczkę, jak rozumiem, te działania, jak przynajmniej pan naczelnik to deklarował. I to jest dobra droga. Proszę Państwa, z tej burzy mózgów, która, że tak powiem, pracowała przez te dwa tygodnie od momentu opublikowania tego pierwszego szkieletu do dzisiaj, no, urodziły się pomysły właśnie tych dożynek ludnych. Urodziły się pomysły otwartej sceny, czyli również liszantów i różnego rodzaju innych zespołów, powiedzmy, nie wysoko budżetowych, ale nisko kosztowych, ale które będą codziennie, prawda, albo prawie codziennie. Urodziły się pomysły takie jak animacje dla dzieci, prawda, żeby dzieci, które przyjeżdżają z rodzicami do Łódzki, a to są nasi główni klienci, bo taki jest target ustecki, czyli powiedzmy rodziny z dziećmi, miały zajęcie, prawda? Poza tym jeszcze jedną rzecz powiem i może przypomnę. Proszę Państwa, najważniejsza w Łódzce to jest pogoda, tak? Czyli jeżeli jest pogoda i mamy czystą i szeroką plażę, prawda? I bezpieczną, bo jest dobrze zabezpieczona, to turyści są naprawdę zadowoleni i im już niewiele do szczęścia potrzeba. Proszę Państwa, takie są realia, tak to wygląda. Problemy zaczynają się, kiedy pogoda jest niestabilna, powiedzmy, kiedy mamy deszcze i tak dalej. I ten, powiedzmy, jakiś program wychodzi naprzeciw. A jeszcze jedna rzecz powiem. Koło Ustki jest Dolina Szarloty. W Dolinie Szarloty odbywa się bardzo dużo imprez przez cały okres sezonu letniego. Moim zdaniem, głupotą i marnotrawstwem było powielanie tych imprez w Ustce, czy powiedzmy robienie koncertów wielkich gwiazd, bo po prostu do Doliny Szarloty jest 10 km. My musimy wspólnie tylko zadbać o dobrą informację na ten temat, ewentualnie usprawnić transport pomiędzy tymi dwoma miejscowościami i wszystko będzie grało i będzie i wpisać do naszego kalendarza imprez, te imprezy, które się tam odbywają, no, bo po prostu one wypełnią w pełni. Czyli nie marnujemy po prostu pieniędzy na powielanie jakichś imprez. Impreza z kolei pod nazwą Festiwal Sztucznych Ognia, w zasadzie moglibyśmy powiedzieć pokazy ogni i laserów. Jest to impreza, która od wielu lat się odbywa. I to, co mówili poprzednicy, czy ona ma tak samo wielu i zwolenników, i przeciwników. I generalnie rzecz biorąc powiem tak. Ludzie po prostu, turyści, mieszkańcy Ustki, mieszkańcy okolic, czyli ci jednodniowi turyści, po prostu chcą tą imprezę.
to jest coś, co gdzieś tam się, że tak powiem, wbiło ludziom do głów i oni naprawdę przyjeżdżają, sobie rezerwują hotele, miejsca noclegowe i tak dalej. Można na pewno popracować nad lepszą formułą, żeby to było jeszcze ciekawiej, jeszcze fajniej, lepiej wypromowane, lepiej zareklamowane. Ale to jest impreza duża, którą powinniśmy utrzymywać podobnie jak ten Beach Soccer i tutaj się też do przedmówców dołączam, że my powinniśmy tylko po prostu jeszcze bardziej medialnie skorzystać na tym i tutaj pomysły pana naczelnika znowu wychodzą naprzeciw temu, czyli po prostu wykorzystujemy te imprezy również medialnie, zamieniamy to na ekwiwalent, który będzie pomagał nam promować nasze miasto jako właśnie też otwarte i przyjazne dla sportów różnego rodzaju. Powiem, co mi zabrakło. Czyli po pierwsze, jeszcze raz tylko powtórzę, budżet na promocję powinien wynosić 1,5 miliona złotych, a nie 800 tysięcy złotych. Po drugie, tutaj nie ma, proszę państwa, dzisiaj propozycji, które będą realizowały Dom Kultury oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji. Bo wydaje mi się, że te wszystkie rzeczy, czyli działania tej małej, i Domu Kultury i Ośrodka Sportu i Rekreacji tworzą całość, prawda? Czyli będziemy mieć cały obraz, a te dwie instytucje też dużo robią, prawda? Czyli warto by było przy tej okazji to pokazać. Nie wiem, czy to jest kwestia problemów koordynacyjnych w urzędzie, czy nie, ale wydaje mi się, że może za rok, jak się spotkamy, to już ta prezentacja będzie zupełnie pełna i że tak powiem, informowała o wszystkich tego typu rzeczach. To, co jest, jeszcze raz powiem. Sami słyszałem bardzo fajne wasze takie głosy, konkretne propozycje, tak? Czyli jeżeli coś krytykujemy, to powiedzmy, co chcemy w zamian za to zaproponujemy. Na pewno można to lepiej zrobić. Ale proszę państwa, no, jeszcze raz, przy szczupłym budżecie, no to niestety po prostu musimy gdzieś się na coś zdecydować i zawrzeć kompromisy. Jest to dobry krok w każdym razie do przodu. Tego wcześniej nie było w Łusce, nie przerabialiśmy powiedzmy tego typu konsultacji. Zanim zabrałem głos, to tutaj między sobą też rozmawialiśmy, czy to w ogóle jest sens, żeby konsultować. No, myślę, że jest sens, bo ludzie mają różne pomysły, ale powiem tak, my wcześniej przeprowadziliśmy pracę domową, czyli my się zwróciliśmy przynajmniej do ludzi, którzy pracują w turystyce. Słuchajcie, jakie macie pomysły, wrzucajcie nam to, prawda? My zebraliśmy to razem, opracowaliśmy, przekazaliśmy do urzędu. Urząd, że tak powiem, zadziałał, dlatego uważam, to co dzisiaj zaprezentowano, to jest właśnie to wyjście naprzeciw, ale przygotowania, jak to się mówi, do następnego sezonu trwają cały rok, czyli już dzisiaj. Jak państwo mają propozycje, ja to też będę powtarzał wszystkim członkom naszej organizacji, macie propozycje, wrzucajcie, prawda? My będziemy je przekazywać, potem będziemy je próbowali zamieniać na budżety, powiedzmy, tych poszczególnych działań czy imprez. I jak to nam, że tak powiem, wyjdzie, to już 16 rok wejdziemy już z czymś ciekawszym. Dziękuję. Artur, zanim od drugiego sprawowałbyś jeszcze. Proszę państwa, jeżeli pozwolicie, bo tutaj padły słowa odnośnie budżetu, odnośnie siły i tak dalej. My planujemy na ten rok wydać 800 tysięcy złotych. To dotyczy miasta Ustka, czyli naszej gminy, nie najbogatszej. Natomiast słuchajcie, to co pan prezes powiedział, pan Traczek, odnośnie środków, które na promocję powinny pójść, zgadzam się, one powinny być znacznie większe. Natomiast zadam takie pytanie. Przecież Ustka jest jednym elementem, który działa tutaj, na tym terenie. Otoczeni jesteśmy gminą Ustka. Gminą bardzo bogatą, o dwukrotnie silniejszym budżecie od miasta. W związku z tym, jaki program imprez na sezon promujących nasz region planuje gminę Ustka? Czy państwo konsultowaliście to, dyskutowaliście? Może są jakieś imprezy, które moglibyśmy połączyć, wzbogacić ten kalendarz i on na pewno by był znacznie bogatszy. Bo gdyby... No właśnie, to mamy jedną imprezę, prawda, którą wstawimy. I teraz jeżeli powiemy, że silna gmina robi festiwal orkiest dębnych i to jest w porządku, to jak to się ma do tego, co my proponujemy i co my organizujemy? Proszę państwa, reasumując, ja uważam, że my musimy się połączyć siły. To jest najwyższy czas, żeby te dwa samorządy, czyli samorząd miasta z takim budżetem, jak on jest, samorząd gminy wiejskiej, który jest znacznie mocniejszy, gdyby się w to włączył, nasz program, nasza oferta będzie znacznie bogatsza.
Ja będę takie rozmowy prowadził. Jestem w czwartek umówiony na spotkanie z panią wójtem. Natomiast proszę państwa, żeby takie wnikliwe pytania, takie uwagi, które zadajecie mnie, zadajecie pracownikom urzędu, żebyście również kierowali do samorządu wiejskiego, do samorządu gminy. Bo wtedy na pewno pomoże to mnie w negocjacjach i myślę, że wspólnie wypracujemy taki program, taką koncepcję finansowania tych imprez, że będziemy się mieli naprawdę możliwość pochwalenia bardzo bogatą imprezą i ta kwota, o której tutaj pan prezes powiedział 1 500 000 na promocję, to nie jest kwota abstrakcyjna. Po prostu nas wspólnie na taką kwotę stać. Ale proszę, żeby takie spojrzenie było i na jeden samorząd, i na drugi. I wtedy, jeżeli będziemy działali łącznie, to to zrealizujemy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę, Artur Grabarczyk. Dzień dobry. Ja mam takie pytanie do pana Traczyka. Czy na tym spotkaniu, o którym pan mówił, było omawiany pomysł, który wielokrotnie wam przedstawiałem, czyli festiwalu Rockabilly? Tutaj te wszystkie zarzuty, które padają pod adresem Jacka, to ja w sumie mógłbym odeprzeć jedną taką imprezą, którą mam zamyśle, na którą mam pomysł, którą mogłaby uzyskać w genialny sposób w sumie sprzedać. Czy rzeczywiście omawiamy po prostu taką. Ja wielokrotnie już powtarzałem, bo tutaj pan zdolny, nie pamiętam nazwiska, mówił, że Łuska staje się miastem emerytów, rencistów, mało młodych ludzi przyjeżdża. Ja bym chciał państwu powiedzieć, że w obecnych czasach zrobienie imprezy nowej, niesztampowej jest niezmiernie trudne, bo w Polsce mamy praktycznie już festiwale wszelakie. Mamy jazzowe, mamy rockowe, mamy country, mamy bluesa, mamy jazzowe, muzyki poważnej, wszystko. Nie mamy tylko rockabilly. Nie mamy muzyki rockabilly i nie mamy, gdybyśmy to połączyli, tak jak w Darłowie na przykład jest ZOT, pojazd militarny, nie wiem czy ktoś z państwa tam bywał, ja jestem prawie co roku, jest tam masa ludzi, tysiące ludzi przyjeżdża. Przyjeżdżają ludzie z ciężkim sprzętem, z ciągami, jakimiś rakietami, amfibiami itd., itd. Myślę, że miłośników pojazdów amerykańskich w Polsce też by się znalazło wiele, prawda? Czyli Chevrolety, Cadillaki, czy nawet jak Marcin kiedyś sobie mówił na którymś spotkaniu Marcin Bernowski, może by było na przykład zrobić rok Volkswagena, czy rok Citroena, czy jakoś tak, tak? Co roku moglibyśmy... Tylko to, jeśli mówimy o kwotach, 15 tysięcy, to możemy na płacić dla artystów, którzy mogą wystąpić na takim festiwalu. Mówimy o poważnej rzeczy, mówimy o rzeczy, która nie po wydaniu 1 000 000 zł na festiwal sztucznych ogni, w tym albumie znajduje się tylko 6 zdjęć. Mówimy o imprezie, która po 10 latach będziemy mogli wydać cały album. Rozumiecie, o czym ja mówię? Cały album odnośnie tej imprezy. Mówimy o festiwalu Rockabilly, którego w Polsce nie ma. Możemy to połączyć z kinem, jak amerykańskie kina były, gdzie samochodami się przyjeżdżało, dało się z samochodów. Tak jak tutaj było na powietrzu kino, tak? Możemy to połączyć ze szkołą tańca, możemy to połączyć z występami nie z bursztynową Miss, na którą się też wydaje pieniądze, tylko możemy wydać pieniądze na wybory Miss Pinup. Pinup to są dziewczyny w strojach, którzy sobie żołnierze amerykańscy przy wojnie w Wietnamie przyczepiali w szafkach, tam trzymali broń, amunicję i tak dalej. Także mówię o poważnej rzeczy, nie? I mówię to po raz ostatni. Nie ukrywam, że w tej chwili prowadzę rozmowy z inną miejscowością i bardzo jest zainteresowany. Tylko szkoda mi by było po prostu, żeby Łuska kolejny raz, już mówię, już nie będę wspominał o Orchecie, który świetnie się rozwija w Mojkach pod Białymstokiem. Facet, który to organizuje, dostaje niesamowite wsparcie od miasta i nagrody. Ja nie mam zamiaru, Jacku, wiecznie udowadniać, że nie jestem wielbłądem, tak? Jestem człowiekiem tak samo jak i ty. I tak samo państwo po prostu sprzedać pomysł i czy go kupicie, to już od was zależy. Ale mówię o imprezie markowej i międzynarodowej, nie ogólnopolskiej, tylko międzynarodowej, gdzie może przyjechać po prostu towarzystwo też z Niemiec, z Czech, czy z Litwy. Ludzie, którzy się po prostu tą muzyką interesują. Dlatego też Jacka prosiłem, żeby w tym roku na promenadzie zagrał zespół The Silverschein, to jest zespół, który niewielkie pieniądze chce, że za przyjazd w Budapesztu ze własnym sprzętem są 4000 zł, a to jest zespół takiej rangi, który występuje corocznie na trasach po Stanach Zjednoczonych, jeśli tam na zaproszenie. Przyjeżdżają tutaj po raz drugi do Łuski. Ojej, no, co
Cóż mogę powiedzieć więcej? No nie wiem, jak mam powiedzieć, że jest to warte zainwestowania. Naprawdę, jest to warte zainwestowania, tylko że wspólnymi siłami. Ja jeszcze się nie spotkałem z taką sytuacją, żeby na przykład 100 osób wypracowało sobie jedną imprezę. Musi być jakaś iskra i ktoś musi to kupić. Ja nie wierzę, że wszyscy mrogowie kochają kantry, tak? No na pewno nie. Ale wszyscy z tego czerpią korzyść. Wszyscy. Także, a jeszcze jedna uwaga. Nie możemy planować imprezy w lutym. Tylko musimy planować już teraz. Teraz. Ja już rozmawiam w tej chwili z artystami. Rozmawiam już teraz z artystami. Dopinam, tylko potrzebny jest termin i to daje szerokie spektrum, proszę Państwa, pozyskiwania sposobów. Mówimy, wchodzi branża motoryzacyjna, wchodzi branża kosmetyczna. Tutaj naprawdę jest dla Wydziału Promocji niesamowite spektrum do pozyskiwania środków na zrobienie takiej imprezy. Ja tylko chciałbym powiedzieć, bo mówiłeś o Sokerze, tak, że impreza kosztowała 60 tysięcy złotych, z czego żeście dali 50 tysięcy, tak? 10 tysięcy. Nie. 350 dali? 300. Około 300 kosztowała, a wkład miasta to 50 tysięcy. Chciałbym powiedzieć tylko, że organizując workshop, miasto nam dawało co roku 25 tysięcy złotych, a ogólny koszt imprezy był około 100 tysięcy złotych. Tak? Także miasto dawało 1/4. Nie może być tak, że miasto chce mieć dużą imprezę, wydając na przykład 25 tysięcy złotych. Zapomnijmy. Musimy mieć jedną markową imprezę i na to możemy jechać. Przez 100 tysięcy cały rok, bo możemy robić jakieś eliminacje tych zespołów, które by się odbywały. Cały czas to się może gdzieś przewijać. Poza tym to nawiązuje się świetnie do Ustki Retro, tak? Którą gdzieś tam ktoś tam wymyślił, tak? Się będę wspominał. Także dziękuję Państwu i chciałbym Państwu powiedzieć tylko na zakończenie, że naprawdę nie wiem, co zrobić, żeby Państwa do tego przekonać. Chciałem tu przyjść w stroju Lorda Vadera z Gwiezdnych Wojen, ubrać się i bym powiedział, proszę Państwa, ja postanowiłem w ciągu minuty zrobić tak, żeby zapamiętać tylko jedno z tych spotkań. Mnie! Proszę, nie trzeba. Także, Jacku, ja mówię szczerze, mówię tutaj przy ludziach, że rozmawiam w tej chwili z innym miastem. I odzew jest. Także, szkoda, by może Polska straciła, tak? A podejrzewam, że... No, ja dziękuję bardzo. Dobra, tak jak ustaliliśmy, tak? Krótko. W tym roku zaczątek, w ciągu się sprawdzi. Jeśli Państwo by chcieli mieć... Nie wiem, jak przekonać ludzi, ale najważniejszy jest termin. Jeśli znamy termin, możemy zacząć już teraz pracować. To nie może być tak, że pracujemy na 3 miesiące przed... Nie wypromujemy imprezy na 3 miesiące przed nią. Musimy planować imprezę półtora roku wcześniej. Dobra, dziękuję za ten głos. Przepraszam, że Państwo, mamy 15:08. Tak bardzo bym prosił o krótsze wypowiedzi teraz. Zgłosił się Tomek Laskowski, Anita Sadowska i Kuba, też tam coś się zgłaszał? Cóż, nie. Ja chciałem prosić, bo może my słyszymy już o tej imprezie, naprawdę. Ja wiem, że cały czas myślimy, że ona już padła, że nic nie ma, twój pomysł do tego jest, tak? Zrób ten plan, pokaż nam, na co mamy wydać te pieniądze, co mamy wydać, jak zespoły. To nie jest tak, to nie jest tak. Ja się mogę spotkać z burmistrzem, z panem szefem wydziału promocji. Przepraszam. Panowie, dobrze. Ale czy nie pan przedstawiał, kto tam wystąpi? Nie przedstawiamy, tak? Przychodzi scenę, przychodzi artystów, przychodzi wszystko. Dobrze, ja przepraszam, ale halo. Panowie. Dobra, podyskutujemy w kuluarach, bo naprawdę no, muszę pilnować tego czasu, już praktycznie 2 godziny nam zaraz miną. Tomek Laskowski, później kolejność. Kolega Sławek i Anita. Dobrze? Anita, po to kobietą jest. Dobrze, Sławku? Panią puścimy. Okej. Okay. Dobry wieczór Państwu. Proszę Państwa, pierwsze co chciałem powiedzieć, a to się samo rozumie. I to jest od lat, że przedstawia się ten program, czy zeszłoroczny, obojętny, ale to mniej więcej podobna formuła. Potem jest bardzo dużo chętnych do zabrania głosu, bo rzeczywiście ten temat jest no, dla wszystkich bardzo ważny, w Ustrze, dla Ustrzan szczególnie, dlatego że wszyscy żyjemy jakby z turystyki. I potem jest odbieranie panu głosu, aczkolwiek był pan bardzo rozległy, mało wyraźny, to jest inna sprawa, ale nie powinno się tego odbierać. Ja rozumiem, że w tym wypadku jak dzisiaj, no trzeba ten głos odebrać, bo są jeszcze inni dużo sami. Ale o czym to świadczy? Świadczy to o tym, że to nie może być tak, że dzisiaj nam się pokazuje projekt, tak jak tutaj powiedział pan Piechota, jeszcze inny pokazuje nam się w internecie.
one pokazują zupełnie coś nowego, do czego nie mogę się jak gdyby odnieść. Tam i kwoty i wszystko podane tu jest zupełnie, no, nie jest to w porządku. Jest to kalimantacja, to jest prawda. I proszę Państwa, to, że wielu z nas się nie odpowie, a w ogóle powinien być coraz krótsze, bo coraz mniej czasu, bo już bardzo późno. O czym to świadczy? Świadczy to o tym, że to, co dzisiaj powinno być poprzedzone dwoma, trzema spotkaniami tego typu, co dzisiaj. Ilu tu jest ludzi z wieloma pomysłami, pan, pani, ci ludzie też czują turystykę, obsługują, prowadzą pensjonaty, znają problem turystyki, mniejszy czy większy stopniu. Ich się praktycznie nie bierze pod uwagę. W wąskim gronie pan Y, pan Z, pan W, zrobiliśmy konsultację. Powołało się 4-6 osób. Myśmy w tym temacie rozmawiali z Ruszczanami. A nie odmawi się z panem Tokarczykiem na przykład, który ma naprawdę dużo do odniesienia. Dlaczego nie zrobimy takich spotkań, dwóch, trzech poprzedzających to dzisiejsze? Gdzie ludzie mogą wrzucić swoje tematy, gdzie nie muszą chcieć powiedzieć wszystkiego, mając mikrofon przez chwilę, bo mi im zaraz odbiorą. Ja mogę dzisiaj powiedzieć pewną kwestię, innym razem powiem inną kwestię. A dzisiaj, skoro się ten czas odbiera, no więc sobie chciałbym powiedzieć bardzo wiele. I każdy z nas, tam przykładem, chciałbym powiedzieć wiele, wyrzucić ten cały ładunek, ten cały bagaż. I potem nie ma tego szansy. Więc na tym naprawdę pomyśleć, robić to wcześniej takie konsultacje z społeczeństwem, wyłapać pewne pomysły. Na pewno w wąskim gronie potem je fachowców omówić i przyjąć się, bądź przyjąć, ale może cenne rzeczy się pokażą. Jeśli chodzi o sam merytoryczną sprawę, czyli jak można ocenić ten dzisiejszy przedstawiony program, powiem, że on jest pod wieloma względami bardzo nowatorski, to bardzo korzystnie nowatorski. Czyli wprowadza się Ustrzan na scenę, wprowadza się młodzież na scenę, w końcu ucieka się od nieszczęsnego logo. Jest szereg innych rzeczy, które mi uciekły, nie chcę teraz już za dużo się tego mamrzać, co tam jeszcze ciekawe było, ale naprawdę ciekawe rzeczy, jak i również ciekawe rzeczy, gdzie mamy się teraz reklamować, prawda, w dużych marketach, na przystankach, autobusowych i tak dalej. No jak jest to gdzieś dużo logo. Ale poza tym, no nie jest to jakiś plan rewelacyjny czy rewolucyjny. Ja też sobie zdaję sprawę, że ze względów na środki, na małość tych środków, no cudów zrobić się nie można. Momentami aż dziw wierzę, że ten sam człowiek opracował tamten plan i ten. Wtedy miał więcej kasy i tamten plan wyglądał skromniej, a ten wygląda bogaciej, mimo że kasy jest mniej. No, ale dobrze, że tak jest. No, widocznie podeszło się bardziej do spraw jakoś ciekawiej i wygląda, że to rzeczywiście wygląda to dobrze. Proszę Państwa, krótko jeszcze chciałbym się odnieść do sztucznych ogni. Oczywiście są podzielone różnie możliwości tego kraju. Chcę Państwu powiedzieć dzisiaj tak, że dzisiaj dobre wiejskie wesele ma lepsze sztuczne ognia pusty. To już nie jest rewelacja, a przede wszystkim to się w ogóle nie sprzedaje w mediach. Wszyscy wiecie, tego się nie da w mediach sprzedać. Poza tym spójrzcie, a ja to robię od lat, spójrzcie na rejestrację samochodów. To nie jest Warszawa, Łódź, Poznań. Te, które przyjeżdżają, to w Sinie, tu naokoło wszystko, Subs i pobliskie wioski. Impreza, która zaczyna się właściwie wieczorem, czyli sam dzień jest taki niejaki, no bo tu nie przyjeżdżają rano na te sztuczne. Więc to wiele ust nie daje, przyjeżdżają wieczorem dopiero. I proszę mi wierzyć, że są to większości miejscowe. Mowa, że w tym momencie jest, ja nie pamiętam, że jak były sztuczne i nie były w środku sezonu, żeby nie było to wyjście. Na samym początku, jak się to było, to rzeczywiście była ta rewelacja, były to wszystkie, było to nowo i wtedy rzeczywiście tak było. Ale dzisiaj, czy będą tu sztuczne, czy nie, to w tym środku sezonu i tak zawsze miejsca są zajęte. I proponowałbym, to jest to 150 tysięcy, tak jak z tego wynika, to ma zjeść pieniążków. No tak przynajmniej było przedstawione w internecie. A korzyści z tego niewiele. Należałoby pomyśleć się nad czymś innym. Chciałbym tutaj rzucić na taki przykład. No, syrenka, ja wiem, że mam fobię, ale niech to jedzie na temat. Jest to syrena. I gdybyśmy zrobili rzeźbę syrenki na plaży przez Czasowiczów, nagroda 2000-1500
500 zł, a gdybyśmy to zrobili jeszcze z Warszawy, załóżmy, że dwa miasta, na pewno by to kosztowało taniej, a medialnie, a gdybyśmy to jeszcze zrobili z Warszawą, jako ze stowarzyszeniem tamtejszej serówki, bo takowej nie jest w Warszawie, i ludzie mogli tą serówkę zrobić w piasku, to zapewniam wam, że media by były. A kto pokazuje sztuczną? No pokażcie mi, kto pokazuje sztuczną. Nie, no nikt tego nie robi. Jeszcze raz proszę o to, żeby w przyszłym wydaniu poprzednić to części takimi spotkaniami. Jeszcze tylko króciutko, już konsekwencje, wiem, że jest późno, wszyscy są już zmęczeni. Króciutko sprawa rzeczywiście rankingu, co jest nam potrzebne, a co nie jest. I rozpisania tego już czasowiczów, prawda, to jest bardzo istotne. Jest to szalenie istotne, jest to bardzo dobrze, że w tym kierunku idziemy, bo my się wywiązamy wszyscy, a tak naprawdę nie wiem, czego są czasowicze. To jest bardzo istotne, jest najważniejsza sprawa, którą dzisiaj tutaj podejmujemy. I jest bardzo prosty przykład. Przy wejściu na plażę i to przy różnych wejściach, bo inny jest klient na osiągach czasowej, inny jest klient po lewej stronie, który woli zachodni, który woli ciszę, inny jest tutaj na górnym wejściu. Więc przy tych głównych wejściach ustawić ludzi rano, dać odpowiednią ilość ulotek z odpowiednimi pytaniami, do tego długopis ustecki, który już zostawi sobie w czasowicie jako reklamówkę za adresem www. i tak dalej. I po godzinie 3-4 zbierać te same listy. I mamy szeroki przedział, tylko oczywiście trzeba to odpowiednio opracować. Dziękuję. To jeszcze jedna uwaga, pani sekundkę, jeszcze jedna sprawa, którą chciałem powiedzieć, że nie wiem, czy należałoby połączyć środków, które planowania środków wydawanych na promocję Łuski w końcu z środkami trwałymi. O czym mówimy? To wszystko, co tutaj pokazano, to są rzeczy miękkie, czyli właściwie one są i znikają. Poleciały, one jakieś tam skutek są, one i plakaty potem muszą być nowe i tak dalej, i tak dalej. Czy nie jest pora na to na przykład, żeby dołożyć tutaj pieniądze, dołożyć pieniądze środków trwałych, czyli przykładowo trzy musze koncertowe. Ja nie mówię o festiwalach, o wielkich, bo podoba mi się to stwierdzenie, że jest szalota i nie ma co tutaj konkurować, trzeba się uzupełniać. Ale małe musze koncertowe, małe kameralne, na kilkadziesiąt miejsc, powszechnie stosowane wzrowiska, w Kołobrzegu, w Ródku Zdroju, wszędzie. Wyrabia się coś takiego, że po jakimś czasie ludzie zaczynają, zespoły, które występują, same sobie wybierają. Tu jest rok, z zasady przychodzą rokowcy, tam akurat symfonia ze Słupska sobie poluiła i tam przychodzą ci i występują. I można mieć te imprezy właśnie bardzo tanie w ten sposób załatwione. Okay. Nie chcę się odwlekać, nie szukają. Dziękuję bardzo pani Sadowska, później pani Podróżna, ale proszę, już będę patrzył 3 minuty, kochani, dobrze? Dzień dobry. Mikrofon, to podaj mikrofon. Dzięki. Dzień dobry. Mieszkam na Przewłodze, czyli w tak zwanej nocojgowni Ustki. Zawsze o spraw przyziemnych. Kto najwięcej zostawia kasy w Ustce? Rodziny z dziećmi. Czyli jak najwięcej imprez musi być zrobionych dla rodzin i z dziećmi. Ale nie piątek, sobota, niedziela, tylko w tygodniu. Tutaj pan akurat już powiedział pomysł, który miałam zamiar powiedzieć. Straż Miejska, która chodzi czasami po plaży. Zrobić konkurs na 60 dni, że codziennie rodzina, która zrobi najpiękniejszą rzeźbę z piasku, dostaje na przykład od miasta talon na 100 zł. Dla tej rodziny to będzie bardzo dużo. Ale takie coś też przyciągnie inne rodziny, które będą wiedziały, że jeżeli się postarają, zrobią coś fajnego na plaży, a zarazem pobawią się z innymi dziećmi, mogą coś zyskać. I Ustka na czym najwięcej traci. Wszyscy w czasowicze o tym mówią. Tu nie ma gdzie zaparkować samochodu. Niestety w dzisiejszych czasach ludzie do Ustki nie przyjeżdżają już pociągami ani autobusami, tylko każdy ma już swój własny samochód. I kiedy przyjeżdża, jest problem. Ustka powinna pomyśleć o budynku, który będzie typowym po prostu parkhausem. To jest moje zdanie. Okay. A i dlaczego jest taka kijowa współpraca? Nie wiem, dlaczego tu nie ma nikogo właśnie z gminy. Przepraszam, nie jestem radną gminy i przyjmuję tutaj pana burmistrza sugestie, będę wspierała pana burmistrza w tym, żeby no bardzo. No i to jest z gminy. No. Dobrze, Anita, już wszystko, tak?
Nie, ja już dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o przekazanie mikrofonu pani podróżnej. I będziemy już powolutku kończyć. Jeszcze dwa głosy są osób, które zabierały głos. Ale osób jeszcze się zgłasza na salonie. Pani Barbara, 3 minuty maksymalnie. Ja mam tylko uwagę, ale zostawię to na komisję pożyczkowo-gospodarczą, bo to będzie temat też na komisji pożyczkowo-gospodarczej. Tylko dwie uwagi. Pierwsza sprawa, zabrakło mi na tej prezentacji, wypowiedział pana Jacka, informacji o tym, że będziemy współpracować z gminą, owszem, oczywiście też, ale współpracować, ponieważ w naszym interesie jest, żebyśmy ustalali na przykład terminy różnych imprez z gminami, nie tylko z gminą Ustką, z innymi gminami również, żeby disco polo, które w Korbinicy się odbywa, nie było w jakiejś czasie innej imprezy. Zabrakło tych informacji. Zabrakło mi informacji o współpracy. Zabrakło mi informacji, że będziemy dalej przewodniki, to będziemy mówić o różnych atrakcjach tutaj naszego obszaru, bo kiedy będzie kiepska pogoda, o czym mówił pan Traczyk, to żeby ludzie mogli pojechać tam i to obejrzeć. Zabrakło mi tej informacji o współpracy. Jesteśmy w MOF-ie i Unia się otwiera właśnie na środki na MOF-u i na promocję również. To zwracam na jedną rzecz uwagę. I drugą rzecz jeszcze niepokoi mnie i będę chciała na komisji uzyskać odpowiedź. Jedziemy do Bielska, żebyś tam promować. Bielsko jeszcze tutaj, też wydajemy pieniądze. Razem ta partnerska współpraca z Bielskiem kosztuje nas aż 25 tysięcy złotych. Moje pytanie jest takie, wydaje, to co z tego ma i jaki to daje skutek? To tylko te dwie sprawy, ale mamy jeszcze kilka innych, to już na komisji. Dziękuję bardzo pani Basiu, super, że tutaj dyscyplinie czasami się pani zmieściła. Pięknie, dziękuję. Sekundkę, momencik, bo umówmy się tak, że są jeszcze osoby, które nie zabierały głosu, dobrze? Jeśli starczy czasu, to już na krótko tam państwo było, to się Sławek i tutaj kolega obok, Sław Kartownika. To bardzo proszę o krótkie 3-minutowe wypowiedzi. A państwo jeszcze na końcu oddam głos. Ja postaram się szybko i krótko. Po pierwsze, zarówno pan prezes, jak i pan naczelnik mówi o wydatkach, ale te wydatki idą z budżetu miasta, a zabrakło mi takiej informacji o możliwości pozyskania środków unijnych na zarówno promocję miasta, jak i organizację, powiedzmy, sezonu letniego. To po pierwsze. Wielu turystów może nie dorzeszali się, to za dużo powiedziane, ale mówi znowu kuramy. Panie naczelniku, mamy świetną współpracę z Bielskiem Białym, ale dlaczego nie nawiązać z rejonem kurpiowskim, z rejonem nie wiem, śląskim, być może, tak? Ja wracam do swojego jakiegoś tam, gdzieś tam wypalonego pomysłu, natomiast być może on by był dobry, bo to jest partycypacja kosztów miasta, które my w partnerstwie będziemy promować. No i to w sumie tyle. Dziękuję bardzo i ten pan poproszę. Dzień dobry, ja z takim, ogólnie w Polsce znanym pomysłem, chodzi o zorganizowanie w Ustce takiej ogólnopolskiej imprezy, chodzi o biegi typu ultra, czyli tutaj szczególnie zwróciłem uwagę na to w internecie punkty, które, że tak powiem, były wyróżnione, jeżeli chodzi o jakie kryteria są, to na przykład tak jak pan naczelnik mówił o reklamie na Facebooku, na Instagramie, czy w takich różnych mass mediach, że tak powiem. Rozmawiałem z kilkoma osobami, które interesują się tym bardzo, prowadzą dosyć poczytne blogi biegowe i był bardzo zainteresowany. Pomysł w sumie powstał, tak szczerze mówiąc, dzisiaj już umierano, już jest około 100 osób. Prawie na 100% zdecydowanych, że jeżeli taka impreza by była, bardzo chętnie by przyjechali. Druga rzecz to promocja zachodniej strony miasta, czyli ta impreza byłaby na przykład biegiem, jeżeli w ogóle przeszedłby taki pomysł, około 60-kilometrowym, bo to są biegi dłuższe, który odbywałby się też na zachodniej stronie miasta. No i, że tak powiem, nie tylko samo miasto, ale wszystkie tereny, takie jak kogoś się spyta, czy powiedzmy spacerował po lasach, które są no urokliwe, tak, na oko naszego miasta, no nikt jakby, że tak powiem, czasu mówił, a promenada, plaża i to wszystko. A tutaj uważam, że na około jest dużo rzeczy do obejrzenia i
przede wszystkim jest sprawa tego typu. Nie chodzi tu o pieniądze od miasta, tylko o bardziej objęcie, że tak powiem, patronatu i podpisania się Urzędu Miasta jako tak to u nas w Ustce jest zorganizowane, bo po jakichś tam rozmowach wstępnych byłby zainteresowany na przykład przegląd sportowy albo National Geographic. Czyli już tak jest kilka osób, że tak powiem, poinformowanych i chodzi o to, że o zielone światło, tak naprawdę. Panie Maśku, jeśli mogę wejść już słowo, tutaj rozmawiałem z panem burmistrzem i są przedstawiciele OSIR-u, tutaj jak najbardziej są zainteresowani. To jest bardziej impreza sportowa niż promocyjna, ale na pewno jest tutaj pan Nycz, pan Zbyszek Wiśniewski, więc OSIR-em i my jako promocja też na pewno pomożemy, tak, włączymy się w to. Ale z tej imprezy sportowej jesteśmy, mówię, otwarci, a to... Tak, pan burmistrz mówi już szczegóły z OSIR-em, żeby dogadać, podpowiada tutaj. Dobrze? Okej, okay, proszę bardzo. Ja tak krótko, Szymon Koderba, ja jestem z Przyszczaninem, ale mocno związanym z Ustką. Mam taką uwagę, bo rozmawiamy o pewnych krótkich odcinkach czasu. Zabrakło mi natomiast u nowego lidera pewnej wizji. Pytamy, co będzie 15 lipca, 15 sierpnia, a nikt nie pyta, gdzie będziemy za 5 lat, za 10, jaką Ustka ma mieć tożsamość, jeżeli mówimy o budowaniu marki. Taką tożsamość ma Kołobrzeg, Sopot, Mielno, Łeba. Tutaj mamy kolaż różnych pomysłów. Lepszych, gorszych, może to zrobić każdy, bo nie każdy z nas, nie obrażając tutaj nikogo, jakaś profesjonalna firma. Natomiast zadajmy sobie pytanie, gdzie chcemy być za tych N lat. Wtedy łatwiej będziemy sobie mogli znaleźć target, wtedy łatwiej się będzie komunikować, promować. To nie będzie jakiś chaos, nikt nie będzie zarzucał, że pieniądze poszły na coś albo na miasto, z kogoś, skąd wszyscy przyjeżdżają i na odwrót. Zacznijmy od góry, a nie zaczynajmy od tyłu, bo co roku będziemy powielać takie dyskusje, które na końcu będą miały zupełnie przypadkowy wynik. Słusznie, taka strategia na pewno zostanie. Szanowni Państwo, powolutku już kończę. Jeszcze dobrze. Dobrze, proszę prezes Krasucki, trzy zdania. Skoro ja sobie przedstawię jako prezesa, to nie będzie, że jako prezes ją teraz wyobrażę. Widzę, że są to wypowiadać, że się jasno, tak. Jacku, ja mam pytanie jakby bezpośrednio do Ciebie. Pierwszy, czy masz zamiar wykorzystać badania z 2014 roku, które się przeprowadzali jako Wydział Promocji, budowaniu kampanii reklamowej w roku 2015? Odpowiem tylko tak. Okej. Okay. To pierwsze. Po drugie, w dwóch momentach była mowa o ofercie na miesiące jesienno-zimowo, hasło o przedłużeniu sezonu, o parentingu, tak, czyli o propozycji dla rodzin z dziećmi. Ja rozumiem, że w dalszym toku dyskusji gdzieś pojawią się konkrety, bo na razie rozumiem, że ten parenting, jeżeli ja miałbym przyjechać, czy zaprosić swoich znajomych z dziećmi w listopadzie, w grudniu, w styczniu, czy w lutym do Ustki, no to za bardzo tej oferty dzisiaj miasto nie ma, poza pojedynczymi zajęciami w Domu Kultury, czy imprezami organizowanymi przez OSIR. Skoro powiedziałeś, że kino na Leżakach będzie tańsze, ja bym proponował i sugerował organizację kina na Leżakach co tydzień. Bo myślę, że warto poświęcić, 1000 zł powiedziałeś, tak? To warto poświęcić na to 8 czy 10 tygodni sezonu, te 10 000 zł, żeby kino na Leżakach stało się cykliczną, cotygodniową imprezą. I myślę, że tutaj można, nie chcę wchodzić w buty kluby, ale być może też można nawiązać współpracę z Usteckim kinem. Myślę, że to nie będzie zabierało wzajemnie klientów. Ja mówię o sezonie. Wojtku, przepraszam, ja szybciutko odpowiem. Mogę odpowiedzieć szybko na to pytanie? Nie ma takiej możliwości. Ustka tak jest wyróżniona, że masz dwa sensy, dlatego że to jest taki, tak, bo są sponsorzy. A sponsorzy są Łebę, jeszcze Targową, Mielno, Kołobrzeg, to jest masa tych miast. Jesteśmy jedynym miastem, dzielą dwa razy. I tak, więc nie ma takiej możliwości. Ale może zapytajmy ich, tak? Może oni nie wiedzą. Może, żeby... Myślisz, że nie pytałem o to, co nie wiem. Nie ma możliwości, tak? Nie ma, nie ma. Nie wiem. Odpowiem, proszę. Sugerowałbym, nawiązując do tego, co było na podsumowaniu sezonu 2014, że jeżeli wspominasz o spotach z gwiazdami, czy to podczas Beach Soccera, czy innych imprez, to prosiłbym i sugerował, żeby jednak były robione bardziej profesjonalnie niż do tej pory. Ja ufam w jakość Twojego sprzętu, ale myślę, że warto też wydać... Jest kolega, który tutaj siedzi, który ma lepsze sprzęt i będzie profesjonalnie. Ja myślę, że warto wydać pieniądze, żeby te spoty były faktycznie profesjonalne, bo rzeczywiście te osoby mogą Ustce pomóc. Jeśli chodzi o nowe pomysły, być może zabrakło mi też współpracy zarówno z gminą Ustka, jak i z powiatem. Kiedy mówiłeś o partnerach
samorządowych czy biznesowych. Zabrakło mi też miast partnerskich. Wiem, że w którymś momencie pan również mówił, że ta współpraca w większości przypadków wygasła, ale być może warto ją poruszyć jeszcze raz i spróbować przynajmniej w niektórych przypadkach miast. I warto spróbować ruszyć pomysł Międzynarodowego Festiwalu Pokoleń, tak? Z wykorzystaniem młodzieży, z wykorzystaniem seniorów i zorganizowania tego festiwalu w Ustce we współpracy z miastami partnerskimi wszystkimi, zarówno polskim, jak i zagranicznym. Jasne, dziękuję bardzo. Oczywiście racja jak najbardziej jest otwarcia współpracy z gminami, ze starostwem. Tu chciałem podziękować. Odbiorcę i czy impreza jest taka, czy inna, to jest w danym roku wyjdzie, możemy ją powielić, możemy ją zaprogramować na lata, ona może być naszą sztandarową. Ale to są przykłady, które są zawsze do powielania późniejszego lub poprawek. Większym problemem jest promocja zewnętrzna, ta całoroczna, ta, która wskazuje Ustkę na to miejsce, które powinno być odwiedzane, chętnie odwiedzane i że będą do nas płynęli ludzie. Natomiast ja mam jeszcze taką uwagę jedną bardzo ważną. My mamy w momencie, kiedy sezon się zaczyna, mamy bardzo negatywną promocję terenów nadmorskich w postaci mediów pogodowych. To się zaczyna wtedy tak jak zimą, jest wszystko się zgadza, latem jest koszmar, temperatury w telewizji we wszystkich właściwie stacjach podawane są z godziny 7 rano, czyli dla wszystkich w centralnej Polsce czy w południowej Polsce oznacza to, że u nas jest latem 17 stopni. Moja córa mieszka w Poznaniu i mam często telefony, mamo, czy tam naprawdę jest tak zimno. Ja nie wiem, ja wiem, że to jest lobby biur podróży, lobby towarzystw z terenów gór, które za wszelką cenę, zauważcie Państwo, tam jest zawsze gorąco, a u nas albo pada, mimo że nie pada, albo jest zimno. I ci turyści się tak naprawdę, mając do wyboru wyjechać na 3-4 dni, bo jednak taki jest sposób jeżdżenia w tej chwili, urlopowania tego częstego, jadą w góry, bo tam im obiecują niestety upały. Nie wiem, jak to przełożyć z naszej promocji, żeby to może jakoś zmienić. I jeszcze jedna uwaga. Proszę Państwa, to my, bo wierzę, że jest tutaj na sali bardzo dużo osób, które mają swoje obiekty hotelarskie, mniejsze czy większe. Od nas zależy też, czyli od naszego uczciwego zbierania opłat uzdrowiskowych, jaki będzie budżet na następny rok. Bo może z tego uzdrowiskowego będziemy w stanie kupić sobie ten ekran piękny, to nagłośnienie promenady, które będzie naszym środkiem trwałym, ale nie będziemy wydawać tego corocznie na obce firmy. Ale to jest niestety zachęta dla nas wszystkich. Dziękuję bardzo. Jak ostatni pan, 3 minutki. Ajże. Hubert, będziesz tak łaskawy jeszcze tutaj? O, dzięki. Przyciskiem do góry, aż zaświeci się dioda. Ja zachęcam Państwa, żeby Państwo budowali budżet promocji nie tylko w oparciu o środki własne, ale też o pozyskiwanie środków z zewnątrz. To, co powiedział tam jeden pan, który jest w czerwonym kombinezonie, należy pozyskiwać środki unijne. Państwo macie duże sukcesy w pozyskiwaniu środków unijnych na inwestycje. Pięknie Państwo zrealizowaliście tą starą część Ustki. Duże słowa uznania za to. Natomiast też należy pozyskiwać środki na promocję. Następna sprawa. Trzeba z góry też prowadzić działanie na pozyskanie sponsorów tytularnych. To trzeba tak prezentować ten budżet, że jest 800 tysięcy środków własnych, a sponsorzy tytularni zapewniają nam imprezy na 500 000. I to nie może być tak, że w oparciu o jakieś lasty, że kto ostatni się tam gdzieś tam przyjedzie, coś nam zaproponuje, to my go gdzieś tutaj wepchniemy na scenę, albo gdzieś tam na promenadzie, to zrobimy jakąś imprezę i tam coś zarobimy. Zwiększymy sobie promocję w ten sposób. I proszę Państwa, tu w ogóle nie ma w tych działaniach promocyjnych współpracy. Nie ma współpracy z powiatem, nie ma współpracy z regionalną organizacją turystyczną,
nie ma też współpracy z polską organizacją turystyczną. Te wszystkie instytucje, jest wiele organizacji, które mają środki na promocję. Państwo tego w ogóle nie wykorzystujecie, przynajmniej w ogóle w tych tutaj dokumentach nic na ten temat nie ma. Czy szerzej sięgać po środki zewnętrzne i do tego Państwa namawiam. Dziękuję bardzo. Pani podróżna Barbara, niecała jedno zdanie do pięciu. Ponieważ było ładny temat funduszy unijnych, to mówię o tym na drugiej sesji w czerwcu, we wrześniu i to w cyklach takich corocznych. Można zyskać 100, 150, 200 tysięcy, zrobię to Kobylnica, na promocję, na wydanie przewodników turystycznych, na opracowanie filmów reklamowych, na promocję danego obszaru. W związku z tym namawiam, żeby to zrobić. Pieniądze z Funduszu Wyszehradzkich są bardzo łatwe do pozyskania, wiedzą z doświadczenia, bo takie pieniądze znalazłem. Dziękuję bardzo. Ostatnie słowo należy oczywiście do pana burmistrza. Proszę Państwa, ja chcę Państwu serdecznie podziękować za bardzo aktywną i żywą dyskusję. Wiele spraw tutaj padło, tak jak obiecałem. Zaproszę Państwa na konsultację na przełomie września i października. Wtedy podsumujemy nasze dokonania z pierwszych trzech kwartałów tego roku. Pamiętajmy, że rok kończy się w grudniu, w związku z tym ta konsultacja nie będzie obejmowała całego roku, ale obejmie tą najważniejszą część, czyli sezonu letniego. Następnie przedstawimy Państwu propozycje naszych działań promocyjnych na rok 2016. Wtedy myślę, że czasu będzie wystarczająco wiele, żeby i Pan Laskowski i wszyscy mogli spokojnie się wypowiedzieć. Takie konsultacje, jeżeli Państwo chcecie w mniejszym gronie, oczywiście jestem za, tylko proszę wtedy o informacje od takich grup, od stowarzyszeń, które tak jak LOT chce się spotykać i my jesteśmy otwarci. Również z każdym innym stowarzyszeniem, z każdą inną aktywną grupą naszych mieszkańców chętnie się spotkamy i taki projekt przedyskutujemy. I proponuję, żeby takie spotkania odbywały się cyklicznie i żeby ten plan naszych działań był dopracowywany, żeby to spojrzenie strategiczne, o którym tutaj było też mówione, że myślę, że to wypracujemy, Państwu przedstawimy, jakie są docelowe nasze zamierzenia i będziemy w tym kierunku dążyć. Jeszcze raz wszystkim dziękuję za przybycie. Jutro pamiętajmy, że spotykamy się, ci co są zainteresowani, będzie omawiana ulica Darłowska. 6 będziemy omawiali bardzo ważną sprawę dla środowiska turystycznego, budowę raf i tych progów wodnych. Także zapraszam tutaj w tym miejscu o godzinie 17 jutro i w piątek również o 17.